Ja byłem taki zadziora. Ja byłem, no wyobraź sobie, no mieszkasz na śródmieściu, masz 10 lat i chodzisz już z prętem w ręku, że nie boisz się komuś dać w łeb. Nie? No to ja takim byłem, no bo też dobramy. Zresztą jakby, może nie musiałem, ale w bramie u mnie zawsze, znaczy zawsze, często byłyś śpuny, strzykawki leżały, więc też bałem się e, o siebie, a, a jedyną jakby obroną, no to wiesz, mieć coś przy sobie, jakiś kija i po prostu odepchnąć, czy gdzieś uderzyć w łeb i, i pójść do domu, tak. Prześmignęło mi przez te tam 20 sekund, które stałem na podium, może trochę dłużej. Lata, lata moich wyrzeczeń, ciężkiej pracy, nieobecności, brak nauki, jakiś podwórka i to, co gdzieś tam trochę opowiadałem, i wiele innych rzeczy. I zysciło się do tego, że zdobyłem medal olimpijski, stoję tu na tym podium, odbieram ten medal, i to jest coś, co po prostu człowiek nawet sobie mógł o tym nie śnić. Nie? Myślę, że co roku mógłbym przywozić złoty medal mi przez Europę i przez świata. Aż taka różnica? Jest taka różnica. Przy samej diecie przy samej diecie i, i w, w jaki sposób, w co się je, o których godzinach, yy, mówię, ile, węglowodany, białko, jakieś tam odżywki, yy, regeneracja. Tych odżywek dużo tak naprawdę nie trzeba jeść, wszystko jest w diecie, tylko trzeba je naprawdę bardzo dobrze ułożyć. Damian Jelnikowski, siema. Siemanko, cześć. Um, I tak jak mówiłem, jakbyś powiedział ludziom, czym się zajmujesz? Nie dobra, związankę od samego początku. Damian Janikowski, lat 33, <noise> od 9 roku życia e trenowałem, uprawiałem zapasy w stylu klasycznym. Jest to sport e olimpijski, dobro narodowe, duma narodowa. W 2012 roku zdobyłem brązowy medal e olimpijski w zapasach, po 16 latach, gdzie tego medalu nie było i od roku 2017 zakończyłem w roku 2017 zakończyłem sport olimpijski, przeszedłem od razu jakby do sportu zawodowego, jakim są mieszane sztuki walki, czyli MMA, od razu podpisując kontrakt z naszą Polską, największą organizacją KSW i po dziś dzień jakby jestem zawodnikiem tej federacji i raz udanie i nieudanie ale z dodatnim bilansem 7-4, a może 7-3, nawet już nie wiem, 7-4 z rekordem na plus. Wygrywam gdzieś tam swoje swoje pojedynki. No i jakby tyle, no jakby z dorobków jeszcze zapaśniczych, to jest Wicemistrzostwo Świata, Wiceministrzostwo Europy, kilkukrotny Mistrz Polski, także gdzieś tam po drodze tych medali się zbierało. <tryk> I było ich całkiem, całkiem sporo, jakby ta sportowa kariera, taka dorobkowa, jak na polskiego sportowca, jest całkiem niezła. Czyli jesteś jedynym Polakiem, który ma medal olimpijski w zapasach? Czy już nie? Nie, 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 oczywiście, że nie. Ja powiedziałem, że po 16 latach od ostatniego zdobycia przez Polaków medali olimpijskich, bo jeżeli się też nie mylę, w Atlancie w 90., 6 roku, jeżeli tam były igrzyska olimpijskie, były złote medale, przecież zdobywane przez Włodzimierza Zawadzkiego, Ryszarda Wolnego, Józef Tracz zdobył drugi chyba swój, trzeci, czyli brązowy, brązowy medal olimpijski, wcześniej jeszcze zdobywał go a Andrzej Supron, a jeszcze tam jeszcze Andrzej Wroński był chyba złotym medalistą i to dwukrotnym. I jeszcze nie pamiętam, czy Andrzej Fafiński, czy, czy rzeczywiście Andrzej Niemi, ale tych medali było. I to była taka złota, złota era zapasów i dopiero po 16 latach, czyli ja w 2012 roku zdobyłem medal brązowy dla polskich zapasów w stylu klasycznym. No ten medal po mnie też już po 8 latach zdobył mój kolega i spary partner Tadeusz Michalik. 2012. Teraz, po tym 20, bo to było 20 i 21. W 21 a to miało być Igrzyska 2020, nie? Aha. Zdobył też brązowy medal, już w wyższej kategorii, do 97 kg. Um, po jakim czasie od rozpoczęcia trenowania zapasów pojechałeś na Olimpiadę? Na Igrzyska. Na igrzyska. No tak. Co jest, jaka jest Cześć. różnica? Różnica jest taka, że Olimpiada to jest okres od do. Sam nie wiem, czy dobrze teraz powiem, powiem że Olimpiada no to jakby to jest okres tych przygotowań, takich czteroletnich, Aha. albo w ogóle cały okres trwania, nie wiem. No ale jakby, jakby zawody typowo i docelowo nazwane no to są to igrzyska olimpijskie i często trzeba jakby poprawiać ludzi, którzy nie wiedzą, że zdobyło się medal nie na Olimpiadzie, tylko na Igrzyskach Olimpijskich, ale generalnie jest tak, że jak mówisz na Olimpiadzie, no to też wiedzą o co chodzi, tak? Olimpiada raz na cztery lata, Igrzyska Olimpijskie. Wszystkich sportów olimpijskich się odbywają i to są najważniejsze, najważniejsze imprezy w ogóle na świecie. No jakby, no Przebijają razy cztery Mistrzostwa Świata, co nie? Mistrzostwa świata mamy co roku, a jednak Igrzyska Olimpijskie są raz na cztery lata. Hmm, czyli po jakim czasie od rozpoczęcia? Chyba zaczęło się w 1999, nie? 1999, początek 2000, bo to był tak grudzień, wiadomo, do gdzieś parę treningów, gdzieś tam zostałem w ogóle zapisany tak do dzienniczka w grudniu, no ale można powiedzieć, że był to początek 2000. 2000. Tak, rok, no więc, więc potrzebowałem tych 12, 12 lat. tak? I z tego, co słuchałem już jednego podcastu z tobą, to mega szybko zaczęło ci dobrze wychodzić w zapasach. Dobrze pamiętam? Tak. Wiesz, co? Ja jakby cały, cały charakter myślę, że z podwórka od razu przyniosłem na salę sportową, ponieważ byłem bardzo żywym chłopcem, dzieciakiem, e, który zawsze rywalizował i w domu ze starszym bratem, rywalizowałem na podwórku, e, nie bałem się naprawdę, może nie wszystkiego, ale większość rzeczy, które, które gdzieś tam mnie po drodze spotykały. A czyli, jeszcze... czyli biłeś się, czy rywalizowałeś w jakim Biłem się i rywalizowałem się, to była moja rywalizacja. Mówię, jakby ustawki na podwórku były z dużo większymi, starszymi chłopakami. W jakim wieku? E, Wiesz co, jakby nie, nie, nie chcę kłamać, więc nie wiem, no ale no 4-5 lat, 6... Jak robiłeś ustawki na osiedlu, jak miałeś 4-5 lat. Znaczy, nie, to nie chodzi o to, że ja miałem 4-5 lat, tylko jak ja miałem 10 lat, 9, 7, 8, nie bałem się bić ze starszymi chłopakami, którzy byli starsi ode mnie o 5-6 lat i okay. już byli nastolatkami. Nawet było tak, że wiesz, jakby wśród naszych znajomych, którzy byli starsi ode mnie, no to jak przychodziło bić się właśnie, jakby nie wiem, z drugim podwórkiem i tam byli starsi chłopaki, no to najpierw wychodziłem ja, tak? I ja raz, raz wygrywałem, raz przegrywałem. To było normalne, dlatego myślę, że też jakby to się przekładało później na, na sali sportowej. Ja mówię, też, a też może taką jakby, nie wiem, nie wiem czy trudną sytuację rodzinną, ale też przez pierwsze trzy lata szkoły podstawowej mieszkałem u taty, bo ta moja mama sobie rady nie dawała ze mną, z moją siostrą. Później jak już bardzo chciałem wrócić od taty do mamy, no to moja mama jakby też podjęła decyzję z moim babciem, że babcia mnie weźmie na wychowanie, a trafiłem później jakby z Brochowa, z takiej ciężkiej, bardzo Czyli dzielnicy. Brochów Brochow, w Wrocław, nie? Ty Rzucami, no, to jest z Wrocławia, To jakby wiem. kiedyś to była bardzo ciężka dzielnica, trudna. Coś jakby już porównując do Śródmieścia we Wrocławiu, czy, czy nawet naszego Trójkąta, który już jakby też ewoluuje i się wszystko rozwija, nowe budownictwa, zresztą na Bruchowie tak samo, nowe budynki, wszędzie domy, dookoła rodziny. No, ale ja akurat się wychowałem w tam, jak to się mówi, w getcie, czyli w samym centrum, gdzie, gdzie ja... dużo jest cyganów <grychy> też nie i różnych bandziorów. Ja bym chciał tylko dodać od Ciebie, bo ja też jestem z Wrocławia, że we Wrocławiu znam kilka takich ciężkich dzielnic, i Brochów jest troszeczkę dalej od obok, obok Wrocławia. Nie, jest to tak jakby w centrum. No I o Brochowie tak. to się zawsze mówiło jako takiej właśnie oddzielnej części, że tam jest największy hardcore, jaki tylko może być. <noise> teraz już może nie, ale no to też jakby, jakby w tamtych czasach to tak, I, i, i teraz już mówię, to wszystkie te dzielnice ewoluują. No I tak jak wcześniej wspomniałem, z Brochowa, mając 9 lat, trafiłem na śródmieście, czyli skrzyżowania. Jedności Narodowej Oleśnicka i Pojantowskiego, czyli mm. też w trzy najgorsze ulice we Wrocławiu trafiłem, akurat tam po skrzydła spod babci. No to wiadomo, jakby babcia niby mnie wychowywała, ale wychowywałem się ja i podwórko mnie wychowywała i szkoła. Także całe szczęście, że trafiłem na, na salę zapaśniczą, po skrzydła trenera Leszka Grzałowicza, który po prostu był takim trenerem, który był, był takim mentorem. Potrafił, jakby swoimi słowami, na swoim przykładzie, gdzie on też był młody roz... w Wielkiej Górze, jakby też łatwo nie miał, i po prostu potrafił opowiadać takie historie, które przemawiały do mnie, i jakby wierzyłem w to, i, i, i jakby mocno, jakby sfokusowałem się na tym, żeby chodzić i do szkoły, wracać do domu, i zamiast iść na podwórko, palić jointy, pić piwo z kolegami i, i kraść, jak to się mówi, łańcuszki. Z kogoś to wolałem, wolałem po prostu iść na tą salę, pobujać się na linie, korzystać z siłowni i popatrzeć się na, na zawodników starszych, którzy uprawiali już tą dyscyplinę, czyli zapasy przez wiele lat i, i z powodzeniem jakby w Polsce i w Europie zdobywali jakieś wyniki, cieszyli się na sali, no, w, w, jakby widziałem troszeczkę w tym też takiej mojej przyszłości, tak, żeby nie skończyć jak gdzieś tam, wiesz... Szybciej gryźć gryź piach i wąchać kwiaty, albo, albo gdzieś w więzieniu, a, a miałem możliwość rozwoju i korzystania z czegoś dobrego. Myślisz, że bardziej na Ciebie wpłynął trener, czy bardziej inni zawodnicy i rywalizacja, że, że zostałeś tam, a nie że olałeś to? Myślę, że trener. Myślę, że trener, no bo jakby on napędzał mnie do tego, żebym właśnie rywalizował z rówieśnikami, co bardzo szybko było właśnie widać te efekty, o czym zaczęliśmy właśnie rozmawiać. Bo już po kilku miesiącach po prostu byłem na równi, albo nawet przewyższałem niektórych kolegów, którzy trenowali po półtora roku, po dwa lata. A po dziesięciu miesiącach dokładnie moich tringów dostałem trener, wywalczył dla mnie zgodę od polskiego związku zapaśniczego, że jako młodzik mogłem pojechać już na zawody kadetów, czyli też od trzech. O 3, 4 i 5 lat starszych chłopaków ode mnie. Ja już byłem na takim poziomie, że jakby równe walki z nimi nawiązywałem. Mówię, walczyłem do, do, jak to, do ostatniej sekundy do gwizka i zdobyłem wiceministwo Pucharu Polski, gdzie zauważył to już trener kadry narodowej świętej pamięci Ryszard Grabowski. Ile, ile lat wtedy miałeś? No, 10-11. 10-11 lat. No to mówię, bo to 10 miesięcy minęło, jak mówię, można powiedzieć, że zacząłem trenować jak miałem 10 lat i mówię już jakby końcówka tego roku. To było tak, że mówię, po 10 miesiącach w finale przegrałem z namianem zubą. Z radomia, z zawodnikiem, który był starszy ode mnie o od 3 lata, i on wtedy był w tej kategorii jakby numerem jeden i kandydatem do wyjazdu na Mistrzostwa Europa i na Mistrzostwa Świata kadetów, nie? I wtedy zająłem drugie miejsce i jakby trener kadry też już się gdzieś tam no, mną interesował. No i to wszystko jakby zgoda lekarza, później zgodę z od polskiego związku, no jak wiadomo, jakbym moją, moich opiekunów, czyli babci gdzieś tam i, i mamy, bo babcia była moim prawnym opiekunem jak już mieszkałem u babci i żebym już uczestniczył w zgrupowaniach i gdzieś tam później e, w zawodach. No i od roku, jak już tak dalej jeszcze pomijając, no to to był... Poczekaj, to był... poczekaj, bo ja cię chcę jeszcze zapytać o coś. Um, te 10 miesięcy, zastanawiam się, myślisz, że ten taki grid do rywalizacji cię e, tak wybił szybko? Rywalizacja czy brak strachu, czy co byś, do czego byś to przypisał najbardziej? Rywalizacja. Rywalizacja i to, że zacząłem się tym sportem fascynować i zacząłem nim żyć. Nie? Bardzo szybko, jakby też wiesz, już mając 10 lat, generalnie jest się bardzo takim świadomym w miarę. No może nie teraz, nie w tych czasach, bo niektórzy mają 10 lat, to nie potrafią wyjść, jak to się mówi spod, z, z, spod spódnicy od, od mamy czy od rodziców. No mówię te były trochę inne, inne, inne były czasy, więcej się na, na, chodziło na te podwórko i wychowały się na, na, na podwórku. E, więc rywalizacja i, i to, że mi wychodzi w tych zapasach, że po prostu gdzieś wiesz. Yy, 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 I siłowo już yy, przerastałem gdzieś tam innych innych chłopaków, którzy dłużej trenowali. Czyli ty byłeś też Char dużo? Charakterem. Duży, duży byłeś? Na... Nie, bardzo malutki i Aha. drobny byłem. Ja walczyłem wtedy na 46 kg, tylko po prostu. Ja byłem taki zadziora. Ja byłem, no wyobraź sobie, no mieszkasz na Śródmieściu, masz 10 lat i chodzisz już z prętem w ręku, że nie boisz się komuś dać w łeb, nie? No to ja takim byłem, no bo też do bramy, jakby, może nie musiałem, ale w bramie u mnie zawsze, znaczy zawsze często byłyś śpuny, strzykawki leżały, więc też bałem się o siebie, a, a jedyną jakby obroną, no to, wiesz, mieć coś przy sobie, jakiś kija i po prostu odepchnąć, czy gdzieś wderzyć w łeb i, i pójść do domu, tak? A, a mówię... Czyli to było w formie, że ba bałeś się, że coś ci się stanie, więc szedłeś sprętem? Częs często, często i gęsto, nie? Jakby wracałem od mojego takiego przyjaciela, do którego mm, bardzo często chodziłem i też tam jakby jego całą rodzinę poznawałem, jego tam rodzice też zawsze dbali o mnie państwo różańscy i oni tam pięć bram dalej mieszkali, bliżej Oleśnickiej, ja na początku właśnie gdzieś mieszkałem na Pylę no, no ale w bramach no, siedzieli si narkomani, tak, no to jak cię nie znają jeszcze jakby na, na dzielnicy, na podwórku, bo to wiadomo, że później gdzieś tam po dwóch, trzech latach każdy każdego znał i generalnie było się ma młody, nie? No ale dopóki nie jest się ma młody, no to zawsze można było, wiesz, za, jak to się mówi, za przysłowiego piątaka dostać w łeb. No to, żeby nie dostać w łeb, no to trzeba było się czym, czym, czym bronić, więc nieraz wychodząc wieczorem tam po treningu czy coś, jak byłem właśnie u mojego kumpla, u Roberta, no to no, bałem się, no i ja mówię, dawaj, koszulę mi tu w rękach, jak coś się stanie, to w łeb i, i spadam do domu, co nie? Ja myślałem, że ja się na patoli we Wrocławiu wychowałem, ale ty miałeś gorzej w takim razie. Znaczy no nie, nie, że gorzej, no tak, jak, tak wyglądało życie, no przecież nie raz się szło przez podwórko i ci biegało pięciu, przekopywało, wiesz, z plecaka zabierało piórnik czy coś tam i uciekali, a ja ty zostawałeś sam, no to przecież to jest sam, samo, samo samo życie, no. E, tak, to, tak to wyglądało. Zajebisto masz historię w takim razie, trochę się czuję. Jak... Książkę można by było pisać, ale jakbym o niej napisał, to o. Nie, to jest no, naprawdę. Kilka, że... kil, 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 kilka tomów można było pisać. Zresztą ja też wiele rzeczy, nie, wiele rzeczy nie pamiętam, bo tak dużo się w moim życiu w życiu działo i dzieje, że ja czasami jak rozmawiam z jakimiś kumplami, oni opowiadają jakieś historie, a ja stare nie pamiętam. Nie pamiętam, że coś takiego się działo, nie? Ja mam tak samo. Jeśli chodzi o moje jakieś wczesne lata, też mi cały czas coś opowiada i nic nie pamiętam. Ja to przypisuję też trochę do alkoholu, którego sporo w pewnym czasie spożywałem, ale nie wiem. O, ale pewnie też że mózg sam jakoś wymazuje te wspomnienia, bo są po prostu za trudne jakieś. No jest to możliwe, nie? Jest to możliwe. Jakby, no, jakby nie, nie piłem, tak bo trenowałem. Znaczy może inaczej? Jak już miałem 15-16 lat i zacząłem chodzić na dyskoteki, to piątek, sobota i chlałem i jeszcze w sobotę potrafiłem pójść na trening, bo ja byłem taki, że nie opuszczałem w ogóle treningów. W ogóle zero. Aha. Jakby trener... Pamiętam, kiedyś mnie prowadził zeszyt, taki kajecik. I robił tak, że co trzy miesiące, tam, jak się zbierało na te jakieś tam składki po 30-40 wtedy w klubie, tam jeszcze jacyś, byli starsi zawodnicy, którzy prowadzili już tam odboje, którzy prowadzili swoje firmy i tam zrzucali się na klub i zawsze jakieś tam, jakieś tam pieniądze były, to co trzy miesiące trener zawsze wybierał, jak to się mówi, może nie najlepszego zawodnika, ale zawodnika, który najmniej opuszcza treningów, czyli był jakby najlepszy w obecności. Eee, I zawsze to byłem, ja <laughs> naprawdę I, i kiedyś tak podsumowywaliśmy to i liczyliśmy, to przez trzy lata opuściłem dwa treningi tylko. Nice ile, ile razy, razy w tygodniu? No, codziennie, sześć razy w tygodniu. Jak byłem mało latem, sześć razy w tygodniu, wiadomo, później, jeżeli jak już w wieku wieku kadeta, czyli tych 13, tam 14 lat już zaczynały się zgrupowania obozy, no to już się trenowało dwa razy dziennie, nie i się wyjeżdżało już na obozy. Wiesz, no to, to, to już 2 trzy treningi dziennie, wracałem do domu, no to jeden, jeden dwa treningi i to wyszło, w zależności już od szkoły, nie? ale też już było tak, że w gimnazjum zacząłem mocno opuszczać szkołę nie? I, się, i się, wiesz, jakby opuszczać trochę lekcje, ale jakby no, wybrałem swoją drogę, dla mnie był na tamten czas sport ważniejszy i, i ciężko było to pogodzić, żeby później, nie wiem, pójść, pójść na studia czy jeszcze gdzieś dalej, nie także... <noise> czy czyli nie? Skoń... Uko... Ukończyłem szkołę, i gimnazjum i liceum, ale naprawdę też z wielką pomocą i nauczycieli, i, i dyrektorów. No, to i tak nieźle. Ja w ogóle nie skończyłem, także uh, w miarę wcześniej się urwałem. Um, czyli sport cię uchronił przed alkoholem, czy na dysk... przed wszystkim. Serio? Jakby przed wszystkim. Wiesz, jakby przed dyskotekami alkoholem, no to wiadomo, no jakby jak miałem cel i chciałem się rozwijać jako sportowy, no to wiedziałem, że alkohol jest niedobry, no ale żeby pójść na dyskotekę i się fajnie pobawić. Trzeba było, jak trzeba było, no to, no to każdy nastolatek i latek i pi, tam piwo, czy, czy wódkę, yy, i, i wiesz, i szed na dyskoteki i się bawi a, a że byliśmy, jak to się mówi z zapaśnikami, a wcześniej, wcześniej do tej pory bramki obstawiają, czy i zapaśnicy, i bokserzy, i jak w ogóle coś sportowcy, no to te całe grono gdzieś tam się znano, to było dużo łatwiej nam wejść yy, chłopakom po prostu, którzy nie mieli 18 lat na, na jakieś dyskoteki, nie? A później do pracy, miałem 17 lat jak pierwszy raz już na bramku do pracy. Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTube i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz się sobie oglądać. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. W jakich klubach stałeś? W Wrocławiu? Może w jakich nie stałem. <laughs> Czy, wiesz, na początek, no to, na, na początku to gdzieś tam na, na zastępstwo chodziłem po, na, po różnych klubach, a jakby taką stałą pracę, najczęstszą, no to pasaż nie polda za szybą, WZK. WZK, okay. e, Senso, tak samo. Maniana, no było trochę tych klubów, nie? M Mundo? Wiesz, co? Mundo to ja otwierałem. Ok. Tak, z, akurat teraz właściciele to są moi, moi koledzy. Ja tam, jak otworzyli mundę, jak stałem za szybą, to pierwszy poszedłem jakby Artur Zwarycz, taki też były pięściarz, który, którego poznaliśmy, pracowaliśmy razem za szybą. Otwierało się mundo, tam otwierał to Łukasz ze swoją żoną Nikolą. A nazwisko już tam nie ma, nie ma co galać. No, no i śmiesznie było. No. <laughs> Mundo, przy pierwsze trzy miesiące, to 23 zamykaliśmy, bo nie było ludzi. Nie? A opatrz, ile lat minę, minęło, i, i po tych trzech miesiącach, jak zaczęli tam chodzić, to o 5 rano ciężko zamknąć. No właśnie, przecież sposób. to był zawsze pełny krug. No nie zawsze, no właśnie widzisz. ja jak, jak jakby otwieraliśmy, pracowaliśmy tam piersi na bramce, to 23 zamykaliśmy, bo ludzi nie było. nie? Okay. Ale jak się rozwinął, wiesz, zaczęły tam naprawdę mocne imprezy. Być fajne, ludzie zaczęli się przekonać do tego klubu, tym bardziej, że on był chyba otwarty nie tylko w poniedziałki, a tak to wtorek czy też czwartek. Piątek, tak, tak, tak. To można było we wtorek iść, no eee, to wiesz. No jakby Wrocław no żyje codziennie, tam na tam ta jedne niektóre dyskoteki to nie wiem, jak teraz jest, bo przestałem chyba w 2011 roku pracować i chodzić tak jakby po klubach, bo też już. Troszeczkę sportowo gdzieś tam byłem wyżej, dostałem się też do, do Wojska Polskiego jako do zespołu sportowego, jako właśnie zawodnik, co mi dużo pomogło i nie musiałem chodzić na bramki i dorabiać tak, żeby mieć za co życie. Okej, to się pewnie gdzieś minęliśmy. Um... No masz szczęście, że cię nie wynosiłem <głos> kiedyś, <głos> nie, <głos> jak ja... lubiałeś popić i rozrabiałeś. Nie, nie, akurat miałem o tyle dobrze, że właśnie nie, nie ładowałem się w tego typu kłopoty, że mój trzeba było mnie wynosić może jakieś dwa razy, ale nie byłem raczej agresywny. W porządku, wiadomo, każdemu się zdarza, nie? <noise> Często ci się zdarzały jakieś takie akcje w mundurze, trzeba było kogoś wynosić? No, jak co praca, no, co, co wieczór. To jest co wieczór jakaś akcja? No, zawsze jest ja większa i mniejsza, no. To jest przejebana praca. No to, że wiesz, ludzie jak się napiją, no to nie panują nad sobą i czasami ich ponosi, więc jak to się mówi, trzeba im przytemperować nosa. Ja już nie, nie mówię, że koniecznie bić, no bo już wtedy też już były takie czasy, że na pasażu i wszędzie w klubach zaczęły, zaczęli instalować kamery i, i jakby ten, ten świat trochę cyfrowy zaczął ewoluować i to się zmieniało, więc, więc a nie zdarzyły wam się jakieś akcje z butelkami, bo ja pamiętam, w Mundo była jakaś hardkorowa akcja właśnie na Sylwestra chyba, że pocieli ochroniarze butelkami. Zaczęli się napierdalać. Nie miałeś jakichś takich sytuacji? Akurat mnie, mnie takie rzeczy ominęły. Nie? Jedna była taka rzeczywiście, bo tam Mundo to. Yy, aha, nie, nie Mundo, ja mówię, za szybą. Za szybą, to jakby ca, cały klub był wiadomo w oknach i był za szybą, to jakby nieraz wie, siedzieliśmy w środku i już nie chcieliśmy jakby ryzykować i stali debile na zewnątrz i rzucali butelkami szyby rozbijali. Eee, ja pierdolę, no ten... Ale no to mówię, to już by była taka ostateczna, żeby wylecieć z kijami i ich powić, ale to już my byśmy pewnie ponosili też konsekwencje jako klub, jako ochrona i, i, i użycie, użycie jakiejś tam broni. No ale no są debile, ale akurat miałem to szczęście. Może takie, że no jakby nigdy tą butelką czy szklanką kuflem nie dostałem. Ja mówię, sytuacje też były takie, że nieraz. Szybka akcja, reakcja, z rąk wytrącałem, zanim ktoś kogoś uderzył, wiesz, szklanką czy butelką w głowę. I takich przypadków było mnóstwo, nie? To jest hardkorowa praca, nawet. No w WZC też mieliśmy taki przypadek, że szarpali się dosłownie przy nas, wynieśliśmy ludzi poza klub, żeby nie było ich w klubie. Ledwo co ich jakby puściliśmy i już noże były, brzuchy cięte, wiesz, karetka wzywana, takie rzeczy. Ja pierdolę. No. I to jeszcze na Jebany, później budzisz następnego dnia i myślisz sobie, kurde. Ja. No, ale no wiadomo, my w pracy nie byliśmy na Jebani, tylko tam... te tam, gdzie ludzie. No ale no, to się szerzy, widzisz, co teraz się dzieje. Teraz co druga osoba. Ma nóż w ręku, i, i tak naprawdę nie boją się użyć pomimo konsekwencji. Mówisz o jakichś klubach? Nie, nie, ja mówię nawet na ulicy, nie? Co to Właśnie się był... teraz dzieje? Codziennie, bo co, co drugi dzień idzie w internecie, wyczytać, że w jakimś mieście ktoś kogoś pociął, czy maczetą, czy przeciął, czy, czy wsadził nóż. I to wcale, jak, jak to się mówi, nie, nie to teraz obcokrajowcy i Ukraińcy i nie tylko że normalnie maulaci, Polacy po prostu noszą przy sobie i, i jakby może nie, nie boją się użyć, bo nie, nie, nie myślą o tym, co nie, tak raczej nie myślą. Jakże, trzeba spokojnie nie, w, nie wtrącać się w bójki. E, ustępować, nie, 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 nie pokazywać się, że jest się kozakiem, bo zawsze na kozaka znajdzie się kozak i jakby mówię sportowcy, sportowcy i ludzie, którzy coś trenują, mają teraz w tych czasach więcej, więcej w głowie i wolą ustąpić niż, niż po prostu z kimś pójść na jakąś tam sprzeczkę, a się okazuje, że się odwracasz, a gość wyciąga nóż i w plecy wali, no. Ja pierdolę, właśnie. Jest, jest taka świadomość. Co prawda wiadomo, można i zrobić papiery i uzyskać, uzyskać broni bronić się bronią. No ale to też no ale w to... są takie jeszcze przepisy, że nawet jakbyś że bronił się swojego życia, czy, czy czy swojej rodziny, to wypadnie na Ciebie, że to, że to jednak Ty poszkodowałeś tego, kto chciał Cię zabić i, i wiesz, no, różnie to bywa nie. Zdarzają ci jakiekolwiek zaczepki? Że ciebie ktoś zaczepia, czy do ciebie ludzie raczej nie podbijają? Raczej nie, chyba nie, chyba nie. Ja też jestem taką osobą, że ja to jestem taki, że wolę się bardziej uśmiechnąć, olać kogoś, kto, kto widzę, że szuka zaczepki gdzieś bokiem przejść. Ale takich przypadków jest bardzo mało. Raczej to ludzie z uśmiechem na twarzy podchodzą i pytają się, czy, czy można sobie zrobić zdjęcie albo przybić piątkę, bo fajnie mnie zobaczyć. Okej, okay, to dobrze. Bo słyszałem, że, że to nie, nie do końca jest tak, że jak ktoś się duży i widać, że u mnie się bić, to ludzie nie podbijają, tylko są jakieś zjeby, którzy właśnie postrzegają to jako coś do rywalizacji. Że... Ale to najczęściej wieczór, alkohol, nieodpowiednie miejsce. Ja staram się w ogóle w takie miejsca nie chodzić, jakby nie imprezuję. Nie pokazuje się mocno w takich miejscach publicznych, zwłaszcza właśnie wieczorami I, i nie chodzę tam, gdzie ludzie chodzą po alkoholu. No bo tak jak mówisz, kto szuka, ten znajdzie, nie? Mm -hmm. I nawet jak nie chcesz, a jesteś wieczorem w takich miejscach, to e, może być tak, że znajdzie się jakiś idiota, który, który wiesz, trenuje dwa miesiące i mówi, i napił się i, i twierdzi, że jest kozakiem, nie? Um, miałem ostatnio podcast o samobronie i właśnie gościu mi mówił, że był na koncercie i że widział mnóstwo ludzi z nożami. Ja nie potrafię rozpoznać, kto ma nóż, a kto nie, ale on się, on się na tym zna i mówi, że dużo osób chodzi, o czym nie wiedziałem kompletnie. Wiesz co... Ty, ty potrafisz w, to rozpoznać? Jakby, no, jak wiesz, jak ma schowane w kieszeni, no to ciężko jest zobaczyć, ale mm, ja na przykład jestem obserwa, obserwatorem. Często, często w miejscu, w którym jestem, najpierw dużo się rozglądam dookoła. Patrzę, kto siedzi, kto jak się zachowuje, jak się patrzy, rozmawia z drugą osobą, patrzę po kieszeniach tak samo. Jeżeli... Jeżeli, jeżeli widać, że ten nóż jest gdzieś wystaje, zapinka cokolwiek, wiesz, coś odkształca, odkształca się tam w koszulce czy w spodniach, no to trzeba mieć świadomość tego, że to nie jest tylko telefon komórkowy czy portfel, tylko coś może mieć ze sobą. No i generalnie zawsze jest tak, że nawet jak. Stało się na bramce i wchodzą jakieś dwie, trzy osoby, to już ich jakby rozpoznajesz, czy to są potencjalni agresorzy, czy i obserwujesz takich ludzi, tak samo jest na ulicy, no widzisz jakby zachowania różnego człowieka, gestykulacje, wiesz, mimikę twarzy i to w jakiś sposób, nie wiem, Rozmawia, czy, czy, czy pije alkohol, czy coś, no to, to, to widać, co nie? Ja nie wiem, nie jestem jakimś ekspertem. Pewnie eksperci są w stanie to szybciej i lepiej dostrzec, ale Ale masz doświadczenie. Idzie czasami tu zobaczyć, co nie. Jeżeli ktoś rzeczywiście e, coś ma przy sobie i ma to w taki sposób wsadzone, że po prostu nawet wiesz, ty by się dobrze przy, przyjrzał mi, czy, czy mam w kieszeni nóż wsadzony, też by go zauważył. Nie? Mhm. Ty nie nosisz żadnego takiego sprzętu przy sobie? Mam mały scyzoryk przy sobie, ale bardziej do, do rozcinania kartonów albo do, do udzielenia jakiejś tam pierwszej pomocy. Okej. Okay. Nie, naprawdę. I, i, I to jest jakby. Ech. Mam przy sobie malutki taki wysuwany nożyk, ale nie jest po to, żebym się obronił. E, a mi się nawet kiedyś przydał. Wracałem z obozu z Wody Sawowa. Generalnie ja lubię noże. Nie jest tak, że ja się nimi lubię bronić czy coś. Ja, ja mm, lubię mieć niektóre kolekcjonerskie. Takie rzeczy i mówię, jakby nóż przydał mi się w ten sposób, że widziałem jak starsze małżeństwo takie po 70 wyprzedzało, jechało naprzeciwko mnie, ale dalej, ale widziałem, że wyprzedzali tam dwa trzy auta, autokar gdzieś tam nie, nie zdążyli się schować, panika, hamulec. Do rowu, gdzieś tam wiesz, wpadli, ob obkręcili się, a ja zdążyłem się zatrzymać. Ze świadomością wyciągnąłem nóż ze sobą. Pierwsze, co zrobiłem, to wyciągnąłem przez rozbite okno kluczyki ze stacyjki i nie szukając, przecież rozpinając pasów nożem ciach-ciach, odpiąłem pasy i wyciągnąłem, wyciągnąłem ludzi ee, z auta. Spiszyłem się wtedy do domu, więc jak się zatrzymały tam inne auta, to zapytałem się, czy są w stanie z nimi zostać do przyjazdu karetki, czy wszystko jest ok. pytałem się, bla, 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 zapakowałem się do auta, żeby też później przecież nie stać się, nie tłumaczyć się tam, czy policji, czy karetce i Jeźdź, opo jeszcze opowiadać, później. Jak, jak to wyglądało i być, być jako świadek jakiegoś wypadku, ale mówię, no to są, to są takie rzeczy, które się przydają, ale do, do jakby do... do... Nie, nie mówię, jakbym jakiś idiota zaatakował, no to no, wiadomo, szukałbym najpierw drugiej ucieczki, tak, jeżeli nie miałbym gdzie uciekać, no to bym patrzył, co zrobić, żeby odstraszyć delikwenta, yy, albo się jakoś obronić, no jakby no, wyciągnięcie noża to jest ostateczność, no, ale raczej nie, raczej mam przy sobie taki, żeby no, i kartę otworzyć, tu papier przeciąć, tu wiesz, pomóc coś przykręcić, odkręcić, wiesz. Dobra. W ten sposób. Um. Zastanawiam się, um, czym się różnią, czym się różni Olimpiada, Igrzyska a od mistrzostw świata? Jest jakaś konkretna różnica w strukturze, jak się dochodzi do tego, jak wygląda, jak wyglądają same starty? Wiesz co, no jest duża różnica samo to, że igrzyska są raz na cztery lata i to jest największe sportowe wydarzenie. Dużo większe, tak jak mogę, mogę powiedzieć, że cztery razy większe niż mistrzostwa świata, no to jakby samo dostanie się na Igrzyska jest bardzo ciężkie, bo na mistrzostwach świata trzeba być w pierwszej szóstce, żeby się zakwalifikować na Igrzyska Olimpijskie. Także wyobraź sobie, że na przykład nie wiem, przyjeżdżać i tak jak do nas w Zapasach tam 40 państw i z tych 40 osób tylko 6 się kwalifikuje z mistrzostw świata, pierwsza szóstka najlepsza na świecie. I później są jeszcze trzy turnieje kwalifikacyjne się łapie. Tam załóżmy mistrz tego turnieju i wicemistrz, tak, już trzecie miejsce się, się nie łapie. Także e, u mnie jak ja byłem w Londynie w 2012 roku, to było nie wiem, czy 20 bo 24 osoby tylko ze świata mogły uczestniczyć w Igrzyskach Olimpijskich, czyli zdobyć kwalifikację olimpijską. A teraz chyba w 2016 roku, nie wiem, czy tylko 16, czyli to się cały czas skraca i w ogóle. Także, jakby no, no to jest duża różnica. Przede wszystkim, inno święto, inne święto sportowe, inna klasyfikacja. Będąc medalistą olimpijskim, to wyobraź sobie, że na 300 zawodników, którzy z reprezentantów Polski ze wszystkich dyscyplin, jakie mogą być olimpijskich przyjeżdża tylko 10 medalistów olimpijskich, nie? Mhm. A z Mistrzostwa Świata są co roku i każdy może zdobyć medal na Mistrzostwach Świata. No i jakby wiesz, idziesz na ulicy i, i, i masz porównanie, no to jest brązowe medalista Mistrzostw Świata, a to jest brązowe medalista igrzysk Olimpijskich, no to, to jest, no jest... jest ogromna różnica, jest nieba ziemia, nie? Um, jak, a jak wygląda start? Ile masz walk na przykład? Wszystko zależy od systemu. System, nie wiem, drabinkowy czy pucharowy, bo to, jak wiesz, przepisy cały czas gdzieś tam się zmieniają, jeśli chodzi o zapasy. No, żeby dojść do jakby walki o medal... 3-4 walki trzeba wygrać, nie? Czy to, to jest zawsze... jednego dnia, czy w... Ja miałem wszystko jednego dnia. Teraz jest tak, że jak dochodzisz do finału, to chyba finał albo walkę o trzecie miejsce, ogólnie o medal masz następnego dnia, nie? Tak, chyba teraz jest, że walcz, walczysz tam 3-4 walki w sobotę, a walkę finałową, czyli tam o brązowy medal, czy, czy, czy o złoty medal w finale, walczy się następnego dnia, nie? To jak bardzo zajechany jesteś na ostatniej walce tego dnia? Przecież, to musi, jeśli, jeśli jesteś na olimpiadzie, to domyślam się, że dajesz w każdej walce wszystko z siebie. To, to ostatnia walka to musi o, być. Wiesz, akurat jest tak, że przy, przed walką chyba obnozowy medal i, i jest pauza, przerwa obiadowa i, i tam wiesz 2-3 godziny rozluźnienia, co aczkolwiek nie jest to zawsze dobre, dlatego że wiesz, jakby system nerwowy i mięśnie się mogą na tyle rozluźnić i możesz jakby nie, nie wrócić do, do takiego, tak jakby ciągu, te, ciągu tej walki. No, a jakby wiesz walki eliminacyjne i takie półfinałowe, ćwierćfinałowe, To wszystko zależy od tego, jak jesteś wytrenowany, jaki masz styl walki i, i jak szybko się męczysz, i, i, i walka jak pozwoliła ci się zmęczyć. Wiadomo, że na każdej walce daje się z siebie 100%, żeby walkę wygrać. Ale to trzeba też robić mądrze i umiejętnie, żeby tą walkę wygrać. Jeszcze się później wiesz, rozluźnić, coś zjeść, nawodnić, i żeby zaraz y, przyszło ci siły na następną walkę. Nie? Czasami jest tak, że chyba jest tak, że minimum 15 minut od wa... między walką musi być. A... <laughs> minimum 15 znaczy jest minut. tak, że to jest 15 minut minimum. No bo jakby czasami jest tak, że jedna kategoria wagowa jest rozgr rozgrywana na trzech matach. Więc te walki idą jeden, dwa, trzy wiesz, dwa i wiesz. Czyli to jest prawdopodobne, że po 15 minutach masz kolejną walkę. I nieraz tak miałem, nie? Fuck. Nieraz nie tak miałem, bo to gdzieś ta repasa, gdzieś można wygrać walkę, gdzieś można przegrać walkę, to wszystko zależy, ale z, z średnia taka, średnia to jest takie pół godziny, nie? No ale czasami ciężko nawet jest po jakiejś walce dojść po godziny do siebie, nie, bo to zakwas mlekowy taki, wiesz, yy, może wejść w zawodnika, że pierwsze 20 minut to leży nogami do góry i nie wie jak powietrze złapać, nie? A to czas trzeba coś jeszcze trochę zjeść, napić się, yy, yy, wiesz, zaraz motywować do kolejnej walki. No, no, bardzo ciężka dyscyplina, nie? Yy -y. Ile trwają walki? No ja, ja walczyłem, to chyba wtedy były trzy rundy, trzy rundy po dwie minuty, a teraz są chyba dwie rundy po trzy minuty. Fak, to jak wygląda Ogólnie 6 minut, nie? Runda. Załóżmy, że masz 15 minut pomiędzy jedną walką a drugą, to jak wygląda twój reset? To pewnie też zależy od tego, jak jesteś zmęczony, nie? No tak, no co, trzeba chodzić, rozciągać mięśnie, oddychać dobrze, żeby, wiesz, jak najwięcej dotlenić mięśnie. Woda, żel energetyczny, jakiś baton, bo to, wiesz, żeby było łatwo, szybko, strawna, żeby dostarczyło energii, węgli. No i generalnie co, jeżeli jest fizjoterapeuta, masażysta, no to pomaga ci, wiesz, rozluźnić, rozluźnić mięśnie i dojść do ciebie, dojść do siebie. No i... A mentalnie masz jakiś taki sposób, jak się nastrajasz przed walką, coś sobie myślisz, jakoś starasz się wycis wyciszyć? Ja miałem, czy... miałem, miałem swoją metodę, którą nauczyłem się yy, dzięki doktorowi, takim psychologowi, doktor, doktor Graczyk. Nie pamiętam jak miał, miał na imię, no, pamiętam nazwisko. To był taki ogólno-sportowy psycholog. Szukam go sobie. <laughs> no dobrze. I on miał po prostu takie metody, które wiesz, raz, tam raz czy dwa razy w roku yy, przyjeżdża do nas takie na zgrupowanie, do jakieś oświatka, oni tam... Yy, tak, ten drugi z lewej, nie? Jak na imię? Yy, Marek Graczek. Marek Graczek, tak. To on miał po prostu, wiesz, jakby od niego wziąłem kilka takich rzeczy, które mi pomagały, które się sprawdziły, yy, które robiłem przed walkami, i wydaje mi się, że pomagały. Nie? To znaczy? <laughs> Ciężko jakby to opowiadać. No, były techniki oddychowe, były techniki nawet takie ryczące jakby dźwiękowe, żeby to co jest zajebiste do opowiadania. Zbudzić sobie takiego agresję agresję i, i, i tygrysa. I były też metody, jakby rozcierające czy dłonie, czy nasadę nosa, czy, czy lędźwia, które podnosiły taką w człowieku adrenalinę. Nie? Taką, że która, która powstaje na przykład przy jakimś zagrożeniu. Wiesz, jak jest? Nie? Jak człowiek dostaje nagle dodatkowej dodatkowe siły, różne są takie ćwiczenia. To, a poczekaj, poczekaj, bo chcecie zapytać o to ryczenie. Czyli, jak miałeś załóżmy, 15 minut przed walką, to trzeba byś sobie gdzieś poryczać. Też. Ale ja musiałeś pójść gdzieś obok, czy ryczałeś sobie? No, ra raczej schodziłem na bok, żeby też nie wlinąć trochę jak idiota. Było tam, że gdzieś tam wiesz, jak, to, jak to, my, to, my to mówiliśmy z doktorem, się śmieliśmy, że to jest ryk bizona. <laughs> gdzieś tam wiesz, y głową, 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 z ręką kręciłeś ósemkę, a przy okazji. Trzeba było wydobyć z siebie taki dźwięk, żeby. On jakby, taki wiesz, niski. Jakby, jakby żeby ciało gdzieś tam się nastroiło. Jakby. Kurwa, ciekawe. Samo, samo, samo z siebie to nie wiem, czy to, czy to działo, ale jakby no, też mogło być tak, jak placebo działało, że mentalnie się człowiek nakręcał i, i jakby, i jakby to, to działało. No wiadomo, jest do, 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 jakby doktorem, był bardzo dobrym doktorem, jest do tej pory chyba. Chociaż już nie wiem i po prostu, wiesz, no jakby te metody się sprawdzały, bo jakby byłem dobrze nastrojony do walki, walki wygrywałem, więc to co działało, to co się robiło, jak się walki wygrywało, to to się kontynuowało dalej, więc Aha. Więc nawet teraz przed walkami zawodowymi w MMA też niektóre ćwiczenia po prostu robię, przypominam sobie i o tym, żeby się dobrze zmotywować i nakręcić do walki. Robisz jeszcze ryczenia? Też robię. Już nie, może nie, na ta, nie, nie, nie w takiej skali mocnej jak, jak, jak w zapasach, ale robię, nie? Co jest robię. turbo ciekawe. Jak jesteś zadowolony z ostatniej walki, w której zdobyłeś brąz? A, mówisz jeszcze o zapasach? Tak, mówię jeszcze o zapasach. Jak jestem zadowolony? Aha. Kurde, przeminało z wiatrem. <gry> jestem teraz zadowolony już z wielu innych rzeczy. Ale jakby wracając do tamtego czasu, no byłem tak zadowolony i tak szczęśliwy, że, jak to się mówi, twardzielowi poleciały łzy z oczu, nie? To było takie, że prześmignęło mi przez te tam 20 sekund, które stałem na podium, może trochę dłużej, Lata, lata moich wyrzeczeń, ciężkiej pracy, nieobecności, brak nauki, jakaś podwórka i to, co gdzieś tam trochę opowiadałem i wiele innych rzeczy. I zyściło się do tego, że zdobyłem medal olimpijski, stoję tu na tym podium, odbieram ten medal i to jest coś, co po prostu człowiek nawet sobie mógł o tym nie śnić, nie? Bo co innego, wiesz, jak człowiek jechał na mistrzostwa świata i zdobył kwalifikacje no to już była taka eureka, że zdobyłeś kwalifikację, jedziesz na Igrzyska. Wow, przecież nie każdy może zdobyć kwalifikację na Igrzyska, nie? W ogóle kwalifi na, kwalifikacje na Igrzyska jest ciężej zdobyć niż w ogóle sam medal, nie? To jest, bo, bo tak, jedziesz na Mistrzostwa Świata, musi być w szóstej. Czyli musisz wygrywać walki, 3-4 walki, żeby dojść do, do półfinału, walki o brązowy medal, czy, 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 do, czy do finału, bo później, kiedy są te trzy turnieje w których możesz zdobyć kwalifikacje, to to są jakbyś trzy razy jechał na mistrzostwo świata. To tylko jedzie pierwszy i drugi najlepszy, dostaje bilet na igrzyska, a przecież jest dwudziestu kilku na kategorię. W sensie dwudziestu kilku zawodników z całego świata najlepszych, którzy jeszcze nie zdobyli kwalifikacji olimpijskiej, nie? Mhm. A Europa jest najmocniejsza na świecie, nie? Rusy, Kurde, Kazachi, Ukraińcy, no to są takie już sporty, gdzie się rodzi, i matka w wieku dwóch, trzech lat wysyła na zapasy, w wolnym czasie zbierasz jabłka, a a, a w drugim, w wolnym czasie idziesz na trening, nie? I tak te sporty tam, tak, tak, tak działają, tak, tak żyją. Nie tak jak u nas, wiesz, że musisz dzieciaków namawiać, pokazywać im co to jest i, i, i jeszcze mówić, że są za darmo, a za darmo to czego może ci dziecko, czego, czego mogą cię za darmo nauczyć, jak pójdziesz na judo, zapłacisz 100 złotych i na judo za 100 złotych czegoś czy nauczą, przy winnym innym jakiejś tam dyscyplinie, nie? No Zofia mówiła, że w Abu Dhabi to jest sport narodowy jiu -jitsu. Tak. Także jest kulturowo jest kompletnie inaczej. No, do, dokładnie, dokładnie w tych wszystkich innych państwach, których tam powiedziałem wymieniłem i nie wymieniłem. Jest tak, że nie jesteś właśnie sportowcem, zapaśnikiem właśnie tam judo, teraz już bardzo mocno te MMA rzeczywiście poszło na całym świecie to że ci się żyje, nie? Dobre pracy nie dostaniesz, żony dobry nie znajdziesz, tam musisz być gościem z kalafiorami, kurde, i wtedy jesteś kimś, nie? Ty masz kalafiory? No, to jest naturalna rzecz w sportach walki. Nawet żyć. jak się założy to coś na uszy? Ech. No nie, no jakbym młodzieciaka pewnie robił w ochraniaczach e, i, i trenował i, i walczył, to możliwe, żebym ich nie miał, no ale... No. Ciężone, ale nie, nie nosiłem. Nie, nie, nie nosiłem, jak miałem już, bolały mnie uszy, to już zakładałem, żeby tylko się zagoiły. No ale generalnie dużo ciężej się walczy z takimi rzeczami, bo łatwiej złapać głowę, rzucić, przytrzymać kogoś, bo jednak ta głowa nie chce się wyśliznąć, tak? jeżeli masz. Ochraniaczy na uszach. Usza. Czy to w twoim środowisku jest cool, że ktoś ma kalafiory? Ja słyszałem, że są ziomeczki, które chodzą na wrestling albo na jiu-jitsu i sobie w domu robią coś z uszami, hmm. żeby mieć kalafiory specjalnie? No to później robią, a, a, a później mogą żałować, <noise> to, że są zrobione, bo jednak to nie jest też miła i przyjemna rzecz. Chyba, że robią i nie trenują i mają to w nosie, więc im tam ucho zastyga skrzep się robi i powstaje kalafion, ale wydaje mi się, że to też przede tak, nie jest łatwo to przede wszystkim zrobić. A z drugiej strony no, no nie mamy tyle idiotów, żeby ktoś za przeproszeniem sobie specjalnie wsadzał ucho w futrynę w drzwi i walił drzwiami. To trzeba e. takiego uraz łącznego? Słuchaj, no to musi pęknąć ci żonie chrząska. E. Czyli to chrząska pęka i tam się w robi taki no wiesz, no, jakby ucho jest mięciutkie, ale są chrząstki i ucho też jest ukrwione jak każda część naszego ciała. Więc te chrząstki jest tak, że one się stają fioletowe, gdzieś tam uderzasz, przecierasz o te ucho, gdzieś tam się wygina, przeciera, no bo wiadomo, jakby walczymy w klinczu, yy, przecieramy się gdzieś tam, zależy kto, jakie akcje robi. No i jakby mocno wyginając się, chrząstka pęka i napływa krew do ucha, więc to ucho robisz takim balonikiem troszeczkę, a że nie jest tam cały czas wiadomo, jakby cokolwiek robimy jest ciśnienie, więc ta krew tam napływa, nie jesteśmy w stanie jakby. Spuścić jej na tyle, czyli jakby wiesz, wbić igłę, strzykawkę. Czy najgorszym rozwiązaniem jest pójść do szpitala i żeby rozcięli uchowcę, czyli sączek. To jest najgorsze, bo strasznie deformuje uszy. Trzeba o to samo zadbać. Czyli trzeba ściągasz mieć... sobie to strzykawką? Tak, trzeba, bo mieć dobrego jakiegoś po prostu swojego lekarza pod ręką, bądź kogoś, kto umie. I nie boi się wbić igły i po prostu wyciągnąć osocze krew y, z ucha. Ale to pewnie kilka razy trzeba robić, nie? To nie za jednym razem, jak zrobisz to, to. Słuchaj, się... ja miałem taki okres, że robiłem kilkanaście razy dziennie. Ja Poszedłem na trening, ciśnienie, walka, wiesz, bolące ucho, a później tak, taki był wielki balon na, napuchnięty, że ucho normalnie wisiało. Ja e, normalnie na, na policzku, więc w domu wiesz, przygotowana szczykawa i igły wbijałem w najniższe punkty i, i, i się ściągało po szczykawce, wiesz, dłużej. Tam raz więcej. Raz, Masz raz jakieś kwoty tego? E... Nie, chyba nie mam. Aczkolwiek, aczkolwiek mogę mieć, już to kiedyś ktoś mi wysłał i możliwe, że zapisałem, bo jakby każdy telefon, który, który zmieniałem. Aha to zrzucam sobie na dysk twardy zdjęcia i, i... jakbyś miał jakąś fotę z czegoś takiego to ja bym chciał mega ją dostać wstawiłbym ją w wideo to jest dla mnie te kalafiary są mega ciekawe wiesz, zaraz ci, wiesz co Zaraz spokojnie to może... dobra będziemy mówić dalej ja sobie szukam bo wydaje mi się że dziś ktoś mi wysłał takie zdjęcie chyba na urodziny bo miska sobie... w ogóle najwięcej takich zdjęć miałem na swoim Facebooku Pierwszym prywatnym. Wstawiałeś na Facebooka to? Stawiałem takie rzeczy, ale usunęli kiedyś mi konto. Tak naprawdę usunęli mi konto. Za co? Za wysyłanie jakichś głupich filmików typu morderstwa albo jakiś, wiesz, mm -hmm, jakiś ktoś mm -hmm. wysłał mi jakiś, nie wiem, nawet seksualny jakiś film. Jakiś gif czy coś, nie? No gif nie, bardziej film. Albo na przykład na Whatsappie zapisałem go na telefonie i po prostu ja jako ja wysłałem go komuś albo na jakiejś grupie na Facebooku, więc w Facebooku od razu to można widzieć blokuje. A zrobiłem to dwa razy, więc raz mnie przyblokowali, a za drugim razem już mi na, na amen zablokowali konto i musiałem jakby zrobić nowe konto prywatne i nie odzyskałem starych zdjęć. A tamtego miałem naprawdę mnóstwo. Yy, za dzieciaka właśnie i zdjęcia właśnie gdzieś tam ciesią, ciesią, cieszącego się ze szczykawą w ręce, <noise> albo nawet był filmik jak takiego młodemu, młodemu chłopaczkowi, który miał właśnie świeżego, jak to się mówi, kalaka, czyli kalafiora. Aha. Normalnie wiesz, ściągaliśmy mu zucha krew, nie? I jak się z tym walczy? Bo to rozumiem, jak masz takie spuchnięte i popękane, to to musi mega boleć. Czy adrenalina wystarczy, czy po prostu napierdala? Musisz zapomnieć o tym, musisz to przyboleć. Naprawdę boli, Aha. ale jeżeli już podjąłeś decyzję, że startujesz w zawodach i walczysz, to to już nie może boleć. Nie? A zawodnicy atakują to specjalnie, jak widzisz, że masz jakiegoś takiego kalaka? Nie, nie, myślę, że nie. Najgorzej jest, wiadomo, gdzieś tam człowiek głową się gdzieś uderzy, różne są sytuacje, wiadomo, że... Każdy, każdy, każdy zawodnik mądrzejszy też szuka sytuacji do lekkiego faulu, ale takiego, żeby sędzia nie zauważył i żeby gdzieś tam nie przerwał walki, nie ukarał. Więc może tak być, że ktoś wie, że gdzieś walczy głową specjalnie, gdzieś tam czołem przywali, przywali w kalafiora, żeby jednak to bolało, ale zawodnicy, którzy. Potrafią walczyć z bólem i mają, jakby to się mówi, zimną krew, to nie, tak jak ja na przykład miałem w zapasach. Ja nie zwracałem na to uwagi. Ja sobie na przykład delikatnie tam myślałem, bo mówię o tych, kurwa, nie, zaraz ci zajebie. Nie? Przepraszam, że tak, tak no. <laughs> Spoko, ja bym pomyślał dokładnie tak samo, bym ci śmiecił. Eee, także ja, na, ja, na, ja naprawdę zachowywałem zimną krew i jeżeli była taka możliwość, wyżywałem się w sposób techniczny. Okej. Okay. Czyli... Czyli... Czyli wykorzystywałeś to, że ktoś ci atakuje w ten sposób? Tak, i jakby, wiesz, jak już gdzieś tam robiłem swoje akcje techniczne, to po prostu robiłem je na 100%, tak nawet, żeby nawet, wiesz, bardzo go bolały i żeby zapamiętał sobie do końca życia, że bardzo nieładnie z jego strony. No, to to jest odpowiednie mentalne podejście do bólu w walce. No wiesz, inaczej, inaczej pokażesz nawet sędziemu raz. Trzeba pamiętać, że jakby w, w Europie i na świecie yy, większość zawodów są ci sami sędziowie, bo oni jeżdżą po całym świecie. Więc jeżeli raz już u sędziów sobie naskrobisz i pokażesz się z tej strony, to trzeba pamiętać i wiedzieć o tym, że sędzia zapamięta cię jako tego takiego, wiesz, wirażkę, jak to się mówi, miastowego cwaniaczka i już nie będzie takiej, wiesz, jak to, jak to się mówi, czasami gdzieś można przyciągnąć coś na prawą stronę albo na lewą, bo no to generalnie zrobi to dla tego drugiego zawodnika, jeżeli ciebie nie będzie, załóżmy tam, lubił, nie? A... On nie odpowiedziałeś mi na pytanie, czy to jest kul, cool, czy to nie jest cool. Kul, cool, czy nie cool. Hmm. A ja wiem, ja jakoś, jakoś tak nie zwracam na to uwagi, czy to jest cool, czy nie cool. Jak widzę, jak ja widzę kogoś, kogo nie znam i, i ma kalafiory na uszach, to w porządku, nie? Fajnie, ćwiczy, wiesz, może lepiej, może gorzej, może dłużej, może krócej, ale trenuję sporty walki. O, może tak, odbieram to, że... Trenuje sporty walki i, i szacun, nie wiesz, jakby losu. Jak wygląda cięcie wagi na olimpiadzie, na igrzyskach? Może w sportach. Yy, ale właśnie dlatego, dlatego pytam specjalnie o igrzyska, bo, bo podobno na igrzyskach, ale mogę być w błędzie, tniesz wagę i startujesz praktycznie od razu, teraz po ważeniu. W, przy tych przepisach teraz tak. Mm -hmm. yy, tak jest, że yy, jest, jest to zrobione, że masz wagę chyba. Rano, rano masz wagę, i mija tam półtorej, dwie godziny i zaczynasz i zaczynasz start w zawodach. Przy moich przepisach, jak ja jeszcze walczyłem, to było tak, że dzień wcześniej była waga, czyli na przykład w piątek o godzinie 18 i po godzinie 18 już jakby regeneracja, kolacja, ale też to był często też duży błąd, bo zawodnicy wykorzystywali to, że mają jakby trochę że mają noc, tak, więc zbiali dużo więcej kilogramów niż na przykład teraz, ale na przykład błędem tego było to, że przy większym zbijaniu trzeba więcej zjeść, więcej się nawodnić, a człowiek zaraz szedł spać, więc zamiast spać, odpoczywać, to żołądek mielił, pikawa biła, czyli serducho, ciężko było zasnąć, e, ciężko było wrócić do siebie, wiadomo, noc przespana to na drugi dzień też jesteś dentka, tak naprawdę, a człowiek przecież robił tyle kilogramów, no to i później ma łaknienie na picie, na to, na jedzenie, na takie siakie i często było to dużym błędem. Myślę, że teraz to jest nawet troszeczkę mądrzej zrobione, ponieważ byli tacy zawodnicy, co robili naprawdę po 10-15 kilogramów i na przykład, nie wiem, na następny dzień właśnie była taka różnica między, między zawodnikami. A teraz wydaje mi się, że, że jest Ciuś lepiej, bo tak przede wszystkim mniej zawodnicy tej wagi robią, bo nie są w stanie zrobić jej dużo, bo um, muszą za półtorej godziny jakby walczyć. I też jest chyba tak, że musisz w miarę tą wagę trzymać, bo jeżeli dojdziesz do finału, to musisz mieć tam kilo czy półtora maksymalnie więcej niż dzień, dzień wcześniej. Więc jakby. Więcej jest plusów tego, że w tym samym dniu jest waga i, i, i są walki, no bo zawodnicy automatycznie robią mniej kilogramów, zmieniają kategorie wagowe ci, co mają bardzo dużo i też nie, do walki nie wychodzą na przykład z różnicą 5 czy 6 kilogramów, co nie, bo to jednak w sportach walki to jest duża różnica, że, jeżeli ktoś jest tam 5-6 kg cięższy, bo już ta masa, siła, no to naprawdę odgrywa dużą rolę w tej walce, także przy tych przepisach. Które teraz chyba są, bo ja nie jestem na czasie. Mhm. W ogóle, jeśli chodzi o przepisy zapaśnicze w sporcie olimpijskim, to no myślę, że teraz jest na taki plus nawet, nie? A jak to według ciebie wpływa na Twój performance? Dużo, dużo, ci, dużo ci zbija możliwości jako fighter? Jeśli zrzucasz na przykład, bo Ty zrzucasz pewnie ile zrzucasz? 10, 15, 15. Wiesz, co powiem Ci tak, teraz jakby hmm, w przy trochę innej świadomości, przy innych możliwościach, innej wiedzy i mając więcej czasu w sporcie zawodowym, czyli w MMA, dużo lepiej i umiejętniej tą wagę jestem w stanie zrobić i doprowadzić swój organizm do tego, żeby w tam przynajmniej w 80%, w 80 wrócić do, do formy sprzedrobienia wagi. Jest to, jest to możliwe. A czyli co zmieniłeś w versus to, co robiłeś kiedyś? Co, przede wszystkim to jest trochę inaczej, bo tu w MMA jest tak, że w piątek rano jest waga. A w sobotę wieczorem dopiero bijemy się, więc masz cały piątek, całą noc i całą prawie sobotę, żeby ciało, organizm nawodnić, zregenerować, przepalić, zrobić trening, cokolwiek, żeby ta komórka wodnista, czyli nieco jakby to się gdzieś tam zregenerowało, odnowiło. Więc jesteś w stanie zrobić więcej tych kilogramów, robisz trochę inną metodą, bo możesz wejść do wanny, czyli totalnie się odwodnić, wycisnąć wodę. Z organizmu, z komórki, czym szybciej ją odwodnisz, tym szybciej jest w stanie ją na, nawodnić. W zapasach było to dużo cięższe, bo to, ten proces mm, wagi robiło się od miesiąca, się trochę mniej jadło. Czyli głównie dieta? Mniej piło, dieta, ale to wszystko było rozbite, bo nigdy nie było ani diety przy nas, ani nigdy nie było gotowane dla nas. Nikt nie miał diety indywidualnej, każdy robił to na czutkę, na oko. I wydaje mi się, że przez wiele lat, i zresztą do tej pory, w sportach olimpijskich, w zapasach robi się to źle. Źle się robi tą wagę. Zawodnicy później nie potrafią się zregenerować, nie walczą, przegrywają walki na, na centralnych turniejach startowych typu Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, bo jest to źle, źle prowadzone. No jakby no tutaj sport zawodowy. Otwiera też Ci drogę do, też można powiedzieć, większych pieniędzy, do większych możliwości, do większych współprac z różnymi firmami, z dietetykami, którzy dbają o Ciebie, którzy, którzy, wiesz, z firmami cateringowymi, którzy tworzą pod Ciebie jakby dietę razem z dietetykiem i masz wszystko policzone, nawet godziny ustalone, kiedy masz jeść, ile masz zjeść, ile dostarczasz węglowodanów, ile białka, bo to wszystko jest bardzo ważne w różnych procesach i w czasie przygotowań. A ja ja pamiętam jak nie wiem, szedłem na obiad i nie wiem, waliłem sobie łyżkę ryżu, kawałek mięsa, trochę zupy i ja nie wiem czy ja dostarczałem tak naprawdę za mało tego jedzenia, białka, węglowodanów, bo nawet nie wiem ile w tego było, czy za dużo. Aha. Za dużo, no to waga cięższy chodziła za mało, to nie miałem siły na treningu. I człowiek o tym nie wiedział. Nie wiedział, ile pije ile, i czy dobrze pije, czy, 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 czy bie, dobrze bierze odżywki, czy na oko, czy na to. Wszystko się robiło, wszystko się robiło na czutkę. I, i ja, ja myślę, że jeżeli miałbym taką wiedzę, jaką mam teraz i, i bym był prowadzony przez osoby, które teraz się mnie prowadzą, a bym prowadził się tak w zapasach, to myślę, że co roku mógłbym przywozić złoty medal mi z Europy i mi świata. Aż taka różnica? Jest taka różnica. Przy samej diecie? Przy samej diecie i, i w, w jaki sposób, w, co się je, o których godzinach, e, mówię, ile, Węgowodany, białko, jakieś tam odżywki, e, regeneracja. Tych odżywek dużo tak naprawdę nie trzeba jeść, wszystko jest z diecie, tylko trzeba je naprawdę bardzo dobrze ułożyć. I, I ja myślę, że do tej pory e, związki jakby nie dbają o to i zawodnicy nie mają o tym zielonego pojęcia, robią to wszystko na własną rękę ten body z którym ty jesz, to jest spoko? On, jesz u niego z tego wszystko? Generalnie tak. Czyli codziennie a, a, a staram się naprawdę już tak te dwa miesiące przed walką naprawdę 100% pilnować tej, tak to się mówi, miski, czyli jedzenia, pudełek. A, czyli nie pilnujesz cały rok diety? Tak dokładnie bardzo? Nie da rady. No bo też jakby wiesz, no nie uciągniesz jeść cały czas pudełek. No jest okres przygotowań, w którym skupiam się mocno na przygotowaniach, na treningach. Na diecie, żeby to wszystko miało ręce i nogi, jest czas, okres roztrenowania, kiedy musisz po prostu mieć wszystko w nosie, nie myśleć o diecie, nie myśleć o, o, o treningach, o robieniu wagi i żyć swoim życiem, tak? Bo to przecież człowiek nie jest robotem, nie jest w stanie przez cały rok. Tak jak kiedyś w zapasach przez kilka lat trzymać dietę i zapierniczać jak, jak, jak robot. No to, 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 to nie da rady, nie? To, to jest bardzo zła metoda. Ja mówię, teraz to jest troszeczkę inaczej. Mówię, jest więcej możliwości, więcej można zrobić i, i, i dużo lepiej to wygląda. Nie? Zainteresowało mnie to, co mówisz o suplach, czyli że według Ciebie większość dostajesz jedzenia, nie musisz brać jakichś supli konkretnych? Bardzo mało. Kiedyś w ogóle nawet w zapasach, tak wiesz, przetringówka, kreatyna, BCA i takie, i siakie, bo to pomoże, bo to na to. Tu się lepiej śpi, tu się lepiej wstaje, tu się lepiej robi to. Gówno. To, to jest wszystko gówno. To, to zaśmieca, zaśmieca twoją wątrobę i, i czachownicę i mózgownicę i nie wiesz, czy bierzesz za dużo, czy za mało, bo nikt tego nie pilnuje, nikt tego nie sprawdza, nie robisz, nie wiem, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie badania krwi. Nie wiesz, czy masz za dużo żelaza, czy za mało, czy witaminy B, czy 6, czy taki, czy jaki tego nie wiesz. Teraz robisz te dwa tygodnie badania krwi? Nie, nie robię. Raz w miesiącu robię. Raz w miesiącu sprawdzam w jaki sposób czy jestem przemęczony, czy właśnie tych najważniejszych takich mikroelementów właśnie takich witamin z grupy B brakuje, czy jest za dużo nadmiar. To jest, to jest bardzo ważne. Poczekaj, poczekaj. Czyli robisz co miesiąc badania krwi i na podstawie tych badań krwi możesz określić, czy jesteś przemęczony? Tak. I wtedy też możesz zmienić plan treningowy od razu. W jaki sposób? To, to wychodzi na witaminach? Wiesz co? Nie. No jest takie coś jak e, kinaza kreatynowa. Jeżeli, bo to jak na jeśli to bardziej chodzi o jakby dany, dany, dany tam dzień i trening. Tutaj też bardziej pasz, patrzysz na kurde, zapomniałem, musiałbym gdzieś odgrzebać w mailu. No generalnie jest kilka takich. No nie musisz, nie musisz mówić, bo w każdym razie da się to ocenić. Po da się kręgu. to ocenić, bo to nawet yy, przemęczenie organizmu i nawet w jakiej kondycji jest twój mózg. Wychodzi załóżmy w jakichś tam badaniach, już mówię, nie mówię, nie pamiętam nazwy konkretnie. Mm -hmm. I jesteś w stanie zobaczyć, czy, czy możesz dołożyć do treningu jeszcze bardziej, żeby, żeby dołożyć. O nawet nawet wiesz, jakby. Kurde, nie, nie pamiętam, ale to mówię, jakby wszystko ma czy... czy na coś, na coś wszystko wpływa. I, i, i wiesz, to na przykład dietetek mówi, dobra, Damian, potrzebujesz, nie wiem. Więcej żelaza, to ci pestki dyni dorzucamy, czy tam więcej czegoś tego do posiłku. I wtedy przez dwa tygodnie wcinasz bez kolaca, widzisz, że w tych posiłkach masz dynię dosypaną coś tu. Bo tak bo naprawdę, jeśli chodzi o suplementy, dla mnie ja biorę trzy suplementy. Kratynę, która jest naprawdę przetestowana i która działa, która ci pomaga regeneracji mięśni, y głowy. Dostarcza, wiesz, po jakimś tam czasie masz trochę więcej siły, więcej dynamiki, by to jest udowodnione w kratynie. Najważniejsza dla nas w sportach walki jest ryba, czyli omega-3, która regeneruje mózgownicę i ogólnie ciało, samopoczucie. Ashwagandha, która też regeneruje i na noc, na noc usypia. Jeszcze jesz cały czas ashwagandę, czy tylko w przygotowaniach? Tylko w przygotowaniach. Ja jak, jak nie trenuję i nie mam przygotowań, to w ogóle nie biorę odżywek, bo mi, jakby nie, nie są mi do, czego, do niczego potrzebne. To jest ciekawe. A, a jednak jest ten czas, w którym ja jakby mam większą ilość treningów, więc potrzebuję więcej kalorii w ciągu dnia zjeść. No i dobrze by było wziąć właśnie tą kreatynę i jeść omegę dla regeneracji, dla lepszego snu i, i jakby co jest najważniejsze przy ciężkim treningu, się łapie formę? W odpoczynku. To nie jest to, że zrobisz zajebiście, ciężki trening i ty jesteś już będzie zajebiście dobry, tylko że trzeba zajebiście dobrze odpocząć, żeby ten trening miał, miał później efekt. Mówisz, mówisz o śnie tylko? Czy jeszcze fizjom To też jest bardzo ważne. Raz, raz, raz w tygodniu mam i fizjoterapeutę, który jakby spa, ocenia mój jakby. Stan mojego ciała i kiedy trzeba no to wiesz jakby wjeżdżamy w odpowiednie miejsce jakieś tam nie rękoma dilujemy nie wiem jakimiś tam wiesz, szpikulcami nożami jak to się mówi czy relaksujemy też jakimiś gwoździami pinami. Jakieś tam po prostu część ciała, którą cię boli, i, i to samo raz w tygodniu jest masażysta, który, który po prostu całe ciało od, od, od stóp po głów, po palce, po, po sam nosczubek nosa, nosa i uszy, dwie godziny wiesz, rozluźnia, masuje, masuje twoje ciało. To jest, to jest bardzo ważne, no, wiesz, że no, każdy mięsień się napina i bardzo dobrym przykładem jest tego, że idziesz na przykład na, nie wiem, do sklepu mięsnego i patrzysz na kurczaka, Aha. takiego suchego trochę, starego, który widać, że jest taki twarde, suche stare mięso. A obok leży taki biały, świeżutki, który ma włókna. Widzisz, widzisz że te włókna są i wszystko jest mięciutkie mięsień. Tak samo jest u Ciebie, w Twoich mięśniach. Jeżeli mięsień jest zapieczony, przetrenowany, nierozmasowany, to on wygląda jak ten stary kurczak. A jeżeli jest jakby, wiesz, pielęgnowany i rozciągany, rolkowany, wałkowany i wymasowany, to te włókna nie są posklejane. Miesień jest sprężysty, mięciutki i on jest najlepszy wtedy do, do pracy, nie? Okej, okay. a z kim pracujesz, jeśli chodzi o dietę? Możesz powiedzieć, czy to jest tak Tak, tej... tak. Dietetyka mam Marcina Ostaszewskiego. A to już go chyba kojarzę. To jest mój dietetyk nie tylko mój, bo z wieloma, wieloma osobami współpracuję. Na dzień dzisiejszy, jakby kiedyś na samym początku, przez też długi okres miałem tutaj z Warszawy. dietetyka. Jednego nie kojarzę. W każdym razie gościem się nazywa Life Balance, tak. dolny ukośnik Nutrition na dokładnie, Instagramie. Dokładnie, no to od, od, wydaje mi się, że dwóch lat dobrych z nim współpracuje i ta współpraca się dobrze układa. On mocno współpracuje i oczywiście ja, właśnie z cateringiem, czyli Body Chief. Oni pracują ze sobą, dzwonią, wymieniają maile, <laughs> wymieniają jakby listy, diety, wszystko to się układa. I, I Body Chief do tego dostosowuje się i robi wszystko po, po, pod to, jak rozpisze to właśnie Marcin. Mhm. Czyli można powiedzieć, że mam swojego kucharza w firmie Body Chief, który jakby gotuje to, co ja chcę jeść i ile mam tego jeść. Smaczne no. jest? Smaczne jest. No wiesz, co co innego jest, jak, jak dostajesz dwie te. Wiesz to różnie bywa. No jakby najważniejszą dla, mną, dla mnie chyba rzeczą jest to, że jednak mam każdy inny posiłek niż to, co robi się na, mas ma na masówkę, na, 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 na skalę. No jak każdy, każdemu też odpowiada pewnie inna dieta, inna firma, to do trzeba, trzeba spróbować, trzeba się przekonać. No Jakby ja od czterech lat mam jedną, tą samą firmę, Body Chief, ona mi odpowiada. Oni robią tak, żeby było mi dobrze i z czego bardzo się cieszę i za co im bardzo, bardzo dziękuję. Y no i odpowiedziałem się na Twoje pytanie. Jednak Cię trochę zmuliło po posiłku i treningu. A, widzisz? <laughs> tak Cię obserwuję, to widać, że jesteś trochę... 18-19 idę na, jeszcze na, na bieganie. Tempo mieszane, także... Ile biegasz? E, dzisiaj niedużo. 4-5 kilometrów, ale mocnym wysiłkiem będzie to, że będzie to taka, wiesz, mieszana praca, nie? Czyli Niski, trwało? Wys, niskie, wysokie tętno. Niskie, wysokie tętno, nie? Tak jak w walce. I... To, to będzie dobijać, ale jest przyjemna. Kurwa, 4 km, 5 interwałów to musi być hardcore. Nie, nie, bo to inaczej też na to patrzysz. Ja generalnie robię tak, że ja robię kilometr, półtora, może nawet dwa rozbiegania i, i na powrót, załóżmy, na powrót sam sobie w głowie ustalam między 8 a 10 takich sprintów po 10-15 sekund, tak samo, żeby dać sobie wszystko, żeby ta praca była właśnie wymienna, nie bieg na sobie w tlenie, spokojnie. Serduszko sobie pracuje, tak wiesz, na, na średnim, a później jest mm -hmm. pełen ogień. Wchodzę na wysokie tętno, no i później znowu sobie spokojnie biegnę, żeby sobie spadło, żeby, żeby regeneracja, wiesz, tlenowa i serducha i mięśni była dosyć taka, wiesz, dobra, szybka, reaktywna i znowu i znowu i znowu i znowu, żeby było coś podobnego jak na walce, że wiesz. Jest stresik, jest emocja, jest adrenalina, bijeś się w jakimś normalnym tempie. Nagle przyspieszasz ciosy, wejście w nogi, siatka, wywracasz gościa, i w tym momencie znowu możesz szukać trochę rozluźnienia, oddechu. Wdech, wydech, i już szukasz sobie takiej wiesz, pracy innej. Więc cały czas wiesz, te, te nasze serducho i, i, i praca tlenowa się w walce w, zmienia. Jak walczysz, to myślisz o tym, że na przykład zrobiłeś teraz jakąś większą akcję, zaraz ściągnęło to trochę twojej energii, i na przykład mówisz, dobra, teraz sobie odchodzę, poskaczę trochę pod boku i odpocznę? Czy... Wszystko zależy od, od, od sytuacji i od stylu walki, ale tak jest. Tak, trzeba, tak mądrze trzeba to robić właśnie, że w, w momentach, w których potrzebujesz jest czas na to, żeby odpocząć, czyli zaczerpnąć naprawdę sobie dużego łyka powietrza, to trzeba to robić. A um, zawodnik to widzi? i Dojeżdżacie wtedy? Czy robisz to tak, No żeby... nie, no bo to bardziej... Ba ja to na przykład bardziej robię w momencie, w którym jakby panuję nad tym przeciwnikiem. Czyli jak, nie wiem... Czyli na przykład, jak jesteś na ziemi i. Czyli jak ja, załóżmy kontrolę przeciwnika, nie? Okej, okay, wtedy możesz sobie odpoczywać. Wtedy mogę sobie właśnie wziąć 3-4 oddechy takie na, na wypoczynek i, i zająć się pracą dalej. A pracujesz, jak walczysz z kimś, próbujesz im zatykać usta, na przykład, żeby oni nie mogli się odechnąć? Nie, nie myślę o tym. Nie myślisz? Nie. A myślisz, że to jest skuteczne, czy nie? Według Może siebie? być trochę skuteczne. Na takim zmęczeniu, kiedy zawodnik jest zmęczony i, i łapie powietrze. Generalnie jest to faulu, tak? dlatego ja, ja, ja też jestem takim zawodnikiem, że ja nie fałduję zawodników, nie lubię ich fałdować i, i jakoś nie, nie myślę o tym. Czyli nie można zatykać ust? Wiesz co, generalnie jest tak, że nasadą gdzieś tam ręki i możesz położyć tą rękę jako re... gdzieś tam rękawicę, ale tak jakby żeby położyć dłoni i zatykać usta, no to sędzia raczej będzie cię upominał albo zrywał, zrywał tą rękę z jego ust. Aha, ja myślałem, że to jest legit. To ciekawe. Jest to trochę, jest to, jest to taki pół faul, nie? Oglądałem sobie ostatnio twoją walkę i kopiesz, i to całkiem, i kopiesz high -kiki. Jak, jak ci się wchodziło w takie bardziej tego typu techniki po przejściu do zapasów. To rozum... Miałeś takie rozciągnięcie od razu, czy musiałeś się do nie, tego? Nie, ja, ja ogólnie jestem gipki, jestem porozciągany, może dlatego też, też kopię i ja oczywiście próbuję kopać. Uh -huh. Co prawda mam krótkie nogi, krótkie ręce, jakby na moją kategorię zawodnicy są wyżsi, mają jakby, wiesz, dłuższe ręce, lepszy zasięg ni, niż ja. No to jesteś więc, taki z Więc, więc nie, nie trafiam ich często, ale lubię kopać. Jakby nie sprawia mi to żadnych problemów i i, no I jakby jak zapaśnik, który powinien być jak zapaśnik w MMA, to ja pokazuję, że potrafię bić się w stójce, ale to, to też wszystko wychodzi jakby z charakteru i trochę z takich, wiesz, ulicznych bijatych. A um, masz, jak słucham sobie Kabiba, jak opowiadał o MMA, to on mówi, że wrestling jest najważniejszy w MMA i że teraz praktycznie wszyscy zawodnicy, którzy są w topce w UFC, to są goście, którzy mają background w wrestlingu. Jak to wygląda z twojej perspektywy? To też, jest, tak, to też to jest takie ważne? Czy nie, nie patrzysz na to w ogóle w ten sposób? Trochę chyba nie patrzę, ale, ale ma rację. Jednak, jednak zapasy i, i taki grappling zapaśniczy to jest najważniejsza rzecz w MMA. Czym się różnią zapasy od grapplingu? No wiesz, grappling no to masz walkę bardziej, bardziej w parterze yy, i to jest takie jiu-jitsu, tak? Beskimon. Kim, bez nazywa się to jakby grappling. Yy, czyli w, w... Kontrola parteru, chwyty, duszenia takie rzeczy. No, I połączone jakby, z, jakby z, trochę z zapasami, bo jednak zapasy... No wiadomo, no, mamy zapasy pod MMA, no, ale ogólnie zapasy to styl wolny, styl klasyczny. No, ja miałem akurat tą przypadłość, że trenowałem ten gorszy styl pod MMA, czyli klasyka, gdzie od pasa w górę łapałem, rzucałem. Jeszcze, jednak był to bardziej siłowy sport. To jest ten Roman Greco, czy coś takiego? Greco Roman, mm -hmm. tak. A, a freestyle, czyli wojna, wolna taka Amerykanka, Czyli takie amerykańskie zapasy, no to są dużo lepsze właśnie pod MMA, bo tam masz wszystkie zejścia po nogi, zejścia, haczenia, jakby inna kontrola jest i inna baza tych zapasów. Dlatego za zawodnikom głównie właśnie, którzy biją się w UFC i pochodzili ze stylu wolnego, no to dużo łatwiej im po prostu przejść, wiesz, jakby to się mówi, do ataku i do obrony. Właśnie używając tych zapasów, co nie? Gamrot trenował ten freestyle? Tak, wolny. Czyli... Mhm. I widać od razu, że on jest kozakiem, grapplerem. W sensie, że bardzo dobrze schodzi po nogi i połączył, jak to się mówi, ten grappling niby brazylijski, jiu tak? Tylko, że bez kimona, no bo jiu-jitsu brazylijskim to kimony, kim kimona, nie? Niekoniecznie. No niekoniecznie, no, no, no wtedy też się mówi, że to jest nogi, ale generalnie przychodzi to w grappling, nie? Okay. To się już nazywa, nazywa jakby grappling, także widać, jak, im, jak, jak, jak mu to się połączyło i, i, i ma czutkę i po prostu to lubi i, i umie to robić, nie? Czyli tobie na przykład, ty pewnie możesz robić z tego twojego, z tych twoich zapasów bardziej jakieś wejścia w nogi? To są takie rzeczy, które u ciebie, możesz sobie przełożyć to na MMA? Czy... Właśnie nie, bo ja nie wchodziłem nigdy w ogóle W ogóle w nogi? Nie, ja tylko atakowałem od pasa w górę. Okej, okay, czyli różne, takie różne, rzuty. różne klamry, chwyty, trzymanie pod sialką, obalanie, wiesz, jakby u mnie nie wchodziły w grę w ogóle hacznia nogami, wejścia, wejścia w nogi, nie wiem, bronienie nóg, bo nigdy tego nie robiłem. Dopiero teraz, jak poszedłem na MMA, to naprawdę zacząłem, zacząłem uczyć się zapasów pod MMA. I jakby ktoś mi pytał, jaka była najcięższa, jak, jaka jest najcięższa rzecz, którą ja muszę nauczyć się w MMA, to powiedziałem, że to są zapasy pod MMA. Nie? A jaki idzie Jurjicu? Jestem na poziomie średnio zaawansowanym. <grych> Podstawowym, średnio zaawansowanym. Nie jestem jakimś kozakiem, który kończy, ale potrafię się bronić, nie? Może tak. Czyli stawiasz po prostu na obronę? Dla mnie, dla mnie tak. Bardziej bardziej stawiam na taką obronę i jeśli chodzi o jakieś tam chwyty łapanki, to bardziej na, na trzymanie pozycji i, i, i nauka uderzania z tych pozycji, nie? A robisz box? Czy robisz, trenujesz MMA, nie MMA, Muay Thai, czy robisz box? Czyli to i to? To i to. Bardziej skupiam się na, jednak na, na boxie, bo to wiesz, jednak walki, walki kickboxerskie czy tam Muay Thai, no to idzie się pogubić, jeżeli ktoś jest dobrym graplerem i zapaśnikiem. A, a jednak trzeba robić taki trochę brudny box, łączyć z zapasami, nie? Mhm. Czyli bić, skracać dystans, wchodzić w nogi, obalać, łapać pas. Puszczać, znowu boksować, łapać w nogi. Past. Taki, taki brudny boks. Nie? Um, oglądałem sobie walkę tego ziomka, z którym będziesz teraz walczył. To jest chyba grappler, nie? On wydrzucił co głównie robi. A przynajmniej tak to wyglądało po Wiesz jego co, walce. To i to. Mhm. Jest utalentowanym zawodnikiem, jest dobrym mańkutem i pięściarzem. W sensie dobrze boksuje. Mhm. I też jest bardzo dobrym grapplerem. Okej, okay. jak się zapatrujesz na tę walkę? Na ludzie. Na ludzie? A robisz jakieś specjalne przygotowania pod tego konkretnego zawodnika? Czy raczej po prostu trenujesz tak jak lubisz? Nie, robię, oczywiście. Trzeba, trzeba jakby wizualizować, sobie szukać spany partnerów, którzy i też i, i będą w mainkucie stać, będą dobrze boksować, i będą dobrzy parterowo. E, także przygotowywuję się oczywiście pod tego, pod tego gościa. Nie? Oglądasz jego walki? Oglądałem. Okej, okay. bo nie, też nie wszyscy zawodnicy oglądają, nie? nie? Oglądałem raz, żeby tylko raz, znaczy raz kilka walk oglądałem, więc też widziałem jakby w kilku odsłonach tego mojego przeciwnika i gdzieś tam, wiesz, wizualizacja zawsze jest w głowie, nie? Okej, okay, czyli ma, robisz sobie jakieś takie praktyki konkretnie wizualizacji, że siedzisz sobie w domu i wyobrażasz sobie tego typa, w jaki sposób będzie stał, w jaki też. sposób będzie się ruszał? Też to też, to też, to też jest praca taka właśnie mentalna, nie? Masz teraz te, od kogo, kogoś od tego, czy robisz wszystko już według założeń jakichś starych? To znaczy? To znaczy, czy masz jakiegoś kołcza mentalnego? Nie, nie, sam, sam robię. Wszystko sam. Mam robię. swoje doświadczenia w tym. Zawsze byłem mocny psychicznie, zawsze jakoś naturalnie potrafiłem jakby pracować sam ze sobą, tak jakby psycholog pra pracował ze mną. Co nie? Oczywiście sięgałem po porady psychologów i, 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 i gdzieś tam próbowałem, a nawet gdzieś tam delikatnie z nimi pracowałem, ale wiesz, to co było mi potrzebne, wciągałem do siebie. A to, co już wiedziałem, a można powiedzieć, że dużo wiedziałem, to stwierdzałem, że na przykład wiesz, po czterech, pięciu sesjach dalej jest nie potrzeba współpracy. Okej. Okay. To jest szybko w takim razie bardzo kończyłeś. Czyli brałeś sobie po prostu jakieś takie rzeczy, które oni ci mówili, mogłeś szybko jest tak jest. też jest tak, że nie każdy psycholog do każdego podchodzi i umie, umie z nim pracować, no ale jakby na bazie swoich doświadczeń. I, i doświadczeń pracy z psychologami, załóżmy tam związkowymi, którzy, tak jak wcześniej wspomniałem, doktor Draczek, tam graczek raz czy dwa razy w roku przyjeżdżał i, i mieliśmy spotkania w, w grupie jakąś tam pracę i mieliśmy też indywidualne jakieś tam spotkania. Plus to, w jaki sposób ja mentalnie podchodziłem indywidualnie do walk, jak, jak, jak radziłem sobie z problemami, jak psychiczne rzeczy po prostu zżerałem i sam sobie potrafiłem z nimi radzić, to po prostu po wielu, po, 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 po wielu latach e, z wieloma rzeczami sam umiem jakby sobie radzić, umiem aktywować różne rzeczy, tak jak właśnie w czasie przygotowań, jak to się mówi, i mój taki przyjaciel mówi, że trzeba właśnie uruchomić spasionego tygrysa, żeby ze spasionego tygrysa przeszedł w stan tygrysa. I, I robię to. A masz jakieś doświadczenia z psychologami kobieta versus mężczyzna i czy lepiej się pracowało, bądź gorzej? Masz wrażenie, że mężczyzna lepiej kuma? Nie. Nie, nie mam takiego doświadczenia. Nigdy nie pracowałem z kobietą. Okej, okay, dobra. Ja pracowałem i z takimi, i z takim I mam wrażenie, że jak, jak się jest facetem, to się powinno pracować z facetem, bo kobieta nie do końca... Jest w stanie zrozumieć, jak facet myśli. Wiesz, co to prawda, bo niestety, niestety, facet i, i nie zrozumie kobieta, kobieta, faceta, i niestety to, to już do końca życia i do końca wszechświata tak, tak będzie, ale są też kobiety, tak jak właśnie Daria Alberts, która pracuje teraz z Jankiem Bachowiczem. Przede wszystkim ona sama walczyła, ona sama miała ze sobą problemy w których się wstawiała, przeciwstawiała, uczyła się na swoich doświadczeniach, błędach, przegrywając walki i wygrywając walki, więc ona na przestrzeni wielu lat jakby swojej kariery potrafi dojść do zawodnika, do, do, do zawodnika z nim rozmawiać i, i jak ona to mówi, obudzić tego takiego, wiesz, spirit warrior i, i, i prowadzić zawodników na takim wysokim mentalnym szczeblu i doprowadzając ich do zwycięstwa, także są kobiety pewnie, które to potrafią to robić. Mm -hmm. Tak, tylko że ona ma akurat ten background właśnie w sportach walki, co jest zajebiste, Tam, moim zdaniem. No nie, tak ze szkoły, jeżeli ktoś przychodzi, jakiś psycholog sportowy, który zrobił magistra i ma jakieś papierki, to on się do niczego nie nadaje. I też go nie posłuchasz, bo nie, nie, nie ma o czym mówić. No. A, a z Darią pracowałeś? Nie, nie pracowałem z Darią, znam się z nią kiedy się poznałem we Wrocławiu kilka lat temu. To I... ona już tak długo w Polsce siedzi? Nie wiem, ile długo, nie wiem jak długo w Polsce siedzi. Wiem, że przecież wyjeżdża za granicę, pracuje w różnych najlepszych teamach i z najlepszymi zawodnikami. Do Warszawy przyjechała. E, wtedy, jak chyba Janek przegrał z Teksteirą e, walkę o pas. Tak. I, I ona przyjechała mu pomóc. I wiesz, jakby tam kilka razy z nim się łapałem, z nią rozmawiałem, ale nie rozmawialiśmy generalnie gdzieś tam o mnie czy. Nie wiem, o jakichś takich stricte, z, nie wiem, aspektach psychologiczno-sportowych, jeśli, jeśli chodzi o mnie. Tylko tak jakby kolega... Jak z, 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 z Kolega z koleżanką, jakby rozmawialiśmy, to też pewnie ona wyłapywała yy, mnie, o czym ja pewnie mówię, ja wyłapywałem ją bo rozmawialiśmy też na przykład na, o aspektach takich fizyczno-psychiczno-motorycznych, skupienia walki, lepiej, wyżej, gorzej, kto przegra, kto jak się zachowuje. Po prostu rozmawialiśmy o kimś innym, ale na pewno wyłapywaliśmy to, co od nas odchodzi i to w jaki sposób jesteś ty mentalnie i psychicznie nastawiony, bo tak generalnie to, to wygląda, tak? że psycholog przecież nie rozmawia z tobą o, o twoich wadach i zaletach, tylko rozmawia o innych rzeczach tak z boku i wypatruje, jak ty, w jaki sposób ty się wypowiadasz, w jaki sposób myślisz o tym kimś innym, w jaki sposób widzisz pracę kogoś innego i wtedy, wtedy dobry psycholog wyłapuje problem, bądź same dobre rzeczy o tobie, nie? Mm -hmm. o, jak z nią gadałeś, miałeś wrażenie, no. że od niej bije taka aura takiego turbo spokoju? Ona jest specyficzna bardzo, jak się z nią rozmawia. Przynajmniej ja tak miałem, że po prostu gadam z nią i ona jest taka... Uff, taka... Ja, nie, to normalne. Zresztą ja mam tak samo. Jak ja, jak ja z nim rozmawiałem, to bardziej skupiałem się na tym, o czym ona mówi, i czy widzi e, to, załóżmy, o czym rozmawialiśmy, widzi, widzi, widzi w podobny sposób jak ja. Okay. I czy, nasie, czy, czy to, co mówimy, się zgadza? nie? I wtedy też jesteś w stanie e, zobaczyć, czy ona jest dobrym psychologiem. A ja na przykład, ja od razu jakby siedzę, rozkminiam to, czy, czy, czy sam w sobie jestem, załóżmy, dobrym też takim, wiesz. Może nie psychologiem, bo nie będę psychologiem nigdy, ale gościem, który, nie, który nie potrzebuje psychologa, nie? Mhm. Ale to jest chyba niepopularne w sportach walki, żeby ktoś podchodził tak. Ona nawet mi to mówiła, że jak poszła tam do Janka, do gymu, to że oni na nią tak patrzyli. Jakoś wiesz, mentalny coach, o co chodzi w ogóle. No, na początku tak, ale to, to jest chyba normalne, że na początku przychodzi ktoś, ktoś nowy. I Patrzy się na różnych zawodników i, i zastanawia się, ty, jakaś babka przyjechała, patrzy się i ona ma mentalnym coachem. Czy wiesz, nie, nie każdemu, bo ona tam kilka razy zrobiła coś takiego, że dla chętnych kto chce zostać po treningu, to choć się tam powiedziała kilka swoich rzeczy ważnych aspektów na, tam, na temat treningu, po treningu, co robić, jak resetować myśli, głowę, jak się rozluźniać. Żeby kończyć trening i iść ze spokojną głową do domu, a nie kończyć trening i do końca dnia myśleć o tym treningu i że się psychicznie zajeżdżasz. Bo to, bo to też dużo, dużo znaczy i dużo waży, dużo, dużo zjada w naszej głowie, to o czym myślimy i jak po treningu żyjemy. No i też tam mówię właśnie o dechu, o jakichś tam innych rzeczach, więc jakby... Czyli ty nie myślisz o treningu i albo o walce w domu? Starasz się, robisz to jakby, starasz się celowo nie myśleć? To też zależy, zależy, co masz do roboty po treningu, i to też zależy, czy sobie zadałeś taką pracę. Ja na przykład tak mam, na przykład nie wiem, wrócę do domu dzisiaj i moim założeniem, celem jest właśnie posiedzieć, pomyśleć, przeanalizować, obejrzeć walkę, pomyśleć jak pracowałem na treningu, co będę robił na sendy treningu. Zdarzają się takie dni, ale jest tak, że wychodzę z sali. Ostatni, bo ja lubię jakby trochę dłużej właściwie na sali od razu na bieżąco pomyśleć, posiedzieć, jak to się mówi, podumać. Jeszcze porozciągać roz... jesteś... po mm -hmm. się tak. O, wychodzę z sali i wsiadam do auta, i jestem tu i teraz, nie? Bardzo, to jest bardzo ważne, nie? Hmm, to ciekawe. Zawsze mi się wydawało, że to jest ważne właśnie, żeby non stop to kminić. Myśmy, nie mam no, bra... przecież nie, nie, już zajedziesz się. Tak byś cały, co, tak byś, nie wiem, cały życie znawiał się, co gdzieś na obiad. Mhm. Mm no kurwa, no byś przez tydzień czasu powymyślała, przez miesiąc, a później byś i bania kipiała. Masz rację, no Siedziałbyś rację. w internecie i szukał co, codziennie nowych przepisów na obiad. No to przecież byś, <laughs> kurwa, zmęczył się tym, nie? To tak samo jest ze sportami, no zmęczyłbyś się tym i mózgownica nie może się tym męczyć. Musi też mieć inne, inne bodźce, inne rzeczy, które cię tam interesują. To tak jak ja, nie wiem. że film, zagram w jakąś grę na konsoli. Mam dzieciaki, no to spędzę czas z jakimiś dzieciakami, jeżeli oczywiście też mam czas i siły na to, albo wsiadam na motocykl i myślę wtedy o motocyklu, jak jeżdżę, nie? Na motocyklu nie można myśleć o, o walce. To jest na pewno dobre odcinka. No, no nie, bo się zagapisz. <laughs> A jak się zagapisz, to, to różne rzeczy się mogą dziać. <laughs> Jakie filmy oglądasz w takim razie? Wysz co, seriale jakieś takie. Na faktach lubię oglądać te seriale, nie? Jakieś kryminalne? Też. Okej. Okay. A takie wiesz, bo to tak człowieka interesuje czasami, nie? Jak ten przewiózł tam kilka kilogramów, a jak mu się to <noise> udało, jak go policja nie zapala, jak go złapie, to co robi, jak wyjdzie. No wiesz, ja jest tych seriali trochę, więc jak jakiś, generalnie jest tak, że jak jakiś serial tam sobie odpalisz i, i, i po kilku odcinkach zaczyna być ciekawie, nie? nie ma tak, że, że cię, chociaż pewnie nie masz czasu z twoim trybem życia, nie ma tak, że cię wciąga na przykład i oglądasz całą, całą serię w jeden albo dwa dni? Nie, nie, nie ma takiej opcji. Jakby są rzeczy ważne i są ważniejsze. No jakby zastrzelam, wracam do domu o 20:00, no to najpierw spokojnie jedzenie zjem, odpalam 21, ale widzę, że jest na przykład 23.30, to trzeba powoli gasić telewizor, telefony i szykować się do snu, bo przecież trzeba przespać. 8-9 godzin, żeby wstać na trening. Także tu wszystko jest, wiesz... Czyli liczysz sobie, ile musisz przespać, jak, jak kładziesz się spać? I tak i nie, no bo, wiesz co, nie jesteś w stanie policzyć, ale przydałoby się. Ja mam tak po prostu mój jakby zegar, zegar, nie wiem... Biologiczny. Powiedzieć. Biologiczny jest taki, że spać 12, pobudka 8, 8, 30, nie? Hmm. To też jest jakby dla mnie, wiesz, dobre, bo między 7... A osiem godzin snu, no to jest taka wiesz, potrzeba, nie? Jak według Ciebie przekłada się, no bo jeśli trenujesz tyle lat, zapasy, i podobno słyszałem, i to też mówił chyba Daniel Kormier, że zapasy mają taki, taką kulturę najcięższego sportu, i o tym też mówił Kabib, że, że judo i zapasy są najcięższym sportem do trenowania. To, mm -hmm. to według Ciebie prawda? Prawda. A to jak? Czemu, czemu, to tak, czemu tak jest? Tego trochę nie czaję. Na czym polega ciężar tego, tego sportu? Ciężar tego sportu polega na tym, że musisz nieustannie i cały czas być w formie. W treningu, w gazie. A jak trenujesz box na przykład? Wiesz co, boks olimpijski też jest bardzo ciężki. Bo generalnie jakby sporty olimpijskie są ciężkie. Bo wiesz, sport zawodowy również jest, różni się tym, że masz datę walki, przygotowujesz się 2-3 miesiące, drugie pół roku możesz sobie trenować na lajcie, by, by, sobie, by sobie trenować i spędzać czas tak, jak lubisz. Nie? Jakby wiesz, za ile się bijesz, za ile przegrasz i, i masz spokojną głowę. W sporcie olimpijskim niestety jest tak, że przygotowujesz się cały rok. Do mistrzostw świata i kurwa, możesz przegrać i nie mieć nic na przykład, nie? Ja miałem tak 2000, od 2014 roku, miałem takie półtorej roku bardzo ciężkie, bo nie myślałem o wyniku, a myślałem o pieniądzach. Jakby wiesz trenuję cały rok, mam rodzinę, już yy, kredyt na mieszkanie, mam auto, kurde, wiesz, tu muszę wywalczyć na Mistrzostwach Europy albo świata yy, jakieś miejsce punktowane, w sensie wejść w strefę medalową, żeby dostać stypendium 2000, tu mam z wojska tyle, a nie wiem, czy mi starczy na kredyt, a nie wiem, czy mi na to i kiedyś jak... jak znaczy generalnie jest tak i fajnie jest tak, że jeżeli zawodnik nie ma żadnych obowiązków, w sensie typu, nie wiem, dziewczyny, żony, dzieci, i jakby nie musi myśleć o tym, żeby na nich zapracować, to ma wolną głowę. Jemu wystarczy 2000 zł, żeby mieć. Byle by trenować. Na kolek, kurwa, na proszek do prania, yy, na jakieś piwo, szczelam, nie śmieję się, mhm. bo i tak całe życie jesteś, yy, cały cały rok czasu praktycznie jesteś na wyjazdach yy, poza domem, na zgrupowaniach, gdzie masz jedzenie, wodę, jakieś takie rzeczy jakby zapewnione, a musisz mieć tylko pieniądze na swoje jakieś tam zachcianki, co nie. A jeżeli już generalnie w młodym wieku zawodnik ma na co pieniądze wydać i myśli o tym, w jaki sposób je zarobić, to w, sportach, w sporcie olimpijskim jest po prostu, to jest ten ciężar, co nie? bo nie jesteś w stanie być kilka lat pod rząd maszyną, zdobywać wyniki przy takim trybie trenowania, jakim, jakim się trenuje. Czyli to co, to, co wcześniej mówiliśmy: mm -hmm. treningi, dieta, brak odpoczynku, brak resetu, cały czas 230 dni poza domem, z obozu na obóz, zawodów na zawodów, z wagi na wagę, to na to jedziesz, tu wygrywasz jakieś turnieje, wszystko jest fajnie, jedziesz tam w świata, Bach, przegrywasz walkę jesteś 15, kurwa, i nagle nie masz stypendium, załóżmy tam 3-4 tysięcy na cały rok. Z Ministerstwa sportu. I ty kurwa dostajesz co to kurwa zrobić, gdy siedzisz na internecie i prosisz się różnych firm o jakąkolwiek reklamę, żeby ci dali po 1000 zł, żeby reklamować, a z drugiej strony nie oddajesz im tego w reklamie, bo zapasy to jest na tyle niszowa dyscyplina, że nigdzie jej nie pokazują. I nie masz jak, jak, jak ich promować tych firm. I to jest bardzo ciężki sport. Po drugie, jest to też bardzo ciężki sport, ale taki ogólnorozwojowy. rozwojowy. Znaczy, generalnie ja polecam każdemu. I czy cudo zapasy trenować w młodym wieku, ponieważ nie dość, że kształtuje swoje ciało, swój umysł, e, kształtuje samodyscyplinę, jakby rozwój, gdzie pozwolić nawet w życiu osobistym, później nie będąc zawodnikiem, po prostu mieć jakieś zasady w sobie, mówię, tą, tą, tą dyscyplinę, ciężki taki upór do pracy, żeby dążyć do swojego celu. To te wszystkie sporty jakby e, uczą tego. Ale zapasy to mówię, to jest i, i, no i tak judo to jest taka specyficzna, specyficzna dyscyplina, że tam trzeba umieć kilka dyscyplin po prostu też dobrze. Trzeba umieć pływać dobrze, trzeba umieć dobrze biegać. Trzeba jeździć na desce, na nartach, kurwa, biegać na nartach, no bo jakby grać dobrze w nogę, w kosza, no bo te wszystkie jakby to co wymieniłem załóżmy dyscypliny, plus jeszcze inne, jeżeli je robisz, trenujesz, to twoje zapasy się polepszają. Bo w zapasach musisz mieć siłę, musisz mieć dynamikę, musisz mieć koordynację, musisz być porozciągany, musisz umieć kurde się wykręcać powietrzu, czyli jakby cała, cała eee, akrobatyka, mhm. salta. Przecież widzisz, że wszyscy salta skaczą. Ty robisz salto po walce, nie? S salta, wychwyty, gwiazdy, takie rzeczy. No, musisz być no, jakby takim, kom, wiesz, no, kompletnym zawodnikiem, a te wszystkie inne dyscypliny ci to dają. Trzeba dobrze biegać, kondycję, szybkie, silne nogi. W zimę biegamy na nartach, żeby też wzmocnić i nogi, i mieć jakąś tam kondycję. Siłownia, siłownia. Akrobatyka, no, żeby być jakby gipki, sprawny. Trzeba się rozciągać, trzeba dobrze pływać, no bo to też jakby wpływa i, i na ramiona, na ręce, na kondycję, na pracę serca, na, płac, na pracę płuc. Jakby to wszystko gdzieś tam e, łączysz ze sobą i powstaje taki dobry, kompletny zawodnik, nie? Mhm, <laughs> nie wiedziałem, że tyle trzeba trenować. <laughs> Trzeba, bardzo dużo naprawdę trzeba. Czyli w tym momencie, jak, jak myślałeś więcej o pieniądzach, stwierdziłeś, że idziesz do KSW? Nie, to nie jest tak. Że po prostu to trochę, to, to trochę zabierało, zabierało mi. Jak myślałem o opiniach, to, to, to bardziej właśnie skupiałem się, jakby a, trzeba wygrać walkę. A jak przegram, to będzie dupa, i te walki też tam przegrywałem. Nie bo, ten mindset. Bo, 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 bo zamiast skupić się centralnie tylko na sporcie i na zdobywaniu wyników w sporcie, to ja się skupiałem na, na to, żeby osiągnąć wynik, żeby zarobić pieniądze. A to tak jakby gdzieś tam trochę nie, 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 nie współgrało. A jeśli chodzi o, o decyzję o przejścia do MMA i z, sportu zawodowego, to musiałem poczynić jakiś krok, żeby w młodym wieku, w, w miarę jeszcze sprawnym fizycznie i psychicznie, pójść do pracy i zarobić pieniądze do 40, żebym później otrzymał świadczenie sportowe, czyli emeryturę sportową, złapał doświadczenia, otworzył klub, yy, nie wiem, prowadził treningi indywidualne. Jakby dalej być sportowcem i żyć, i żyć z tego sportu, no bo generalnie w wieku yy, w 20, nie wiem, wtedy lat, 28 lat miałem, załóżmy siedem, 27-28, no to w tym wieku jakbym zakończył karierę sportową, to co bym pojechał, jak ta pani wróbel świata, do Anglii na wysypisko śmieci pracować? No, Polska jest trochę zrytym krajem, bo generalnie mając medalistów olimpijskich kilku co 4 lata, to ci medaliści olimpijscy, moim zdaniem, powinni być wyróżnieni. Nie tylko jednorazowo. Tak jak dostajesz nagrodę jednorazową z Ministerstwa Czy Polskiego Związku i, i generalnie mają cię w nosie, kończysz 40 lat, piszesz pismo, jak to się mówi, upominasz się o świadczenie sportowe i dostajesz tą średnią mm -hmm. krajową. No ale to w wieku 40 lat dopiero. A co, czy jeszcze te 12 lat. Tak jak w moim przypadku było coś trzeba robić, no to kurwa pójdę na budowę, to całe życie trochę jest tak, że trochę całe życie poświęciłeś, żeby zdobyć medal olimpijski, żeby być najlepszym kurwa w kraju i ogólnie sportowo i żeby później iść na budowę do roboty. Bo przecież też ja jakby nie, nie, jakby nie jestem jakimś magistrem, inżynierem czy nie jestem jakimś mega kotem, studentem, bo jakby nie mogłem, nie miałem na to czasu. Ja do szkoły przecież chodziłem już od gimnazjum. I liceum jak duch. Przychodziłem do szkoły i mówię, miałem trochę farta, że nauczyciele szli mi na rękę. Miałem trochę taki program indywidualny, gdzie trochę wiesz, jakby rodzice się starali, trochę trener gdzieś tam, ale generalnie sam człowiek walczył o to wszystko: o za ciebie nie pójdzie do szkoły, nie będzie się prosił, żeby jak, jakąkolwiek szkołę zdać, żeby, żeby jednak coś tam było. No to, no to mówię, to, to jest przykre, że, że jakby z, z medaliści olimpijscy już po zdobyciu tego medalu i zauszą po zakończeniu kariery sportowej są, są zapominani nie? W, w, u nas w kraju. I nic się później z tego nie ma, a nie? całe życie się poświęciła jednak, żeby, być, żeby zdobyć medal olimpijski też dla kraju, dla kraju nie tylko dla siebie. Nie? I ty jesteś jeszcze w miarę w dobrej sytuacji, bo są sportowcy, którzy nie mogą przejść np. do KSW, bo mają sport, którego nie można dalej pociągnąć. Nie? Znaczy, jest wielu sportowców, którzy po prostu nie czują tego, nie nadają się tego, żeby pójść, pójść się bić. Ja też do końca nie wiedziałem, czy się będę, będę nadawał, i jak widać do tej pory. Nie jestem jakimś wirtuozem tego sportu. Po prostu chcę się bić, bije się dobrze, bije się widowiskowo. Raz wygrywam, raz przegrywam i, i jakby wiesz, kibice mnie lubią. Federacja też mnie w miarę lubi, no to jakby zatrudniaje mi i mam pracę, ale to też... I przy, chyba ty pewnie... też to lubisz, nie? Tak, tak, też to lubię, no ale kiedyś wszystko się kończy. Jednak, jednak kiedyś to się skończy i trzeba mieć później pomysły co dalej. Co nie? I co dalej? Wiesz co, mam jakieś tam, mam kilka jakby rozwiązań, bo też jakby nie zamykam ze sobą furtkami, furt, furtek, no jakby wiadomo, no pier, pierwsze, pierwsze to też już wcześniej wspominałem, że fajnie by było już z takim dorobkiem i nie tylko zapaśniczym, ale jako zawodnika MMA i znanym i w Polsce i, i mającym już kilkanaście walk, otworzyć swój klub, ucie, u, u, uczyć młodzieży i ich zapasów i, i właśnie MMA, które jest bardzo popura, popularne i rozwijające się na naszym polskim rynku, no to jakby to jest taka, taka jakby główna przewodnia myśl, z której da Rady spokojnie, wiesz, utrzymać się i zarabiać na życie. Wrocław Raczej. czy Warszawa? Raczej Warszawa. Wróciłem z Wrocławia teraz po, po 8 miesiącach i stwierdziłem, że Wrocław jest dla mnie za ciasny, nie? Za, za I mało. Jak się czujesz, jak tam przyjeżdżasz po dłuższym czasie? Jak, jak, jak ja tam byłem już dawno? Da... Wiesz, pełen lajt, u siebie w domu, wszystko fajnie. Tylko wiesz co, w Wrocławiu też jest tak, że ja tam mieszkałem od dzieciaka, wszyscy mnie znają, wszystko jest fajnie, jest ok, się ma Damiano, bla, bla, bla. A tutaj jednak w Warszawie jest tak dużo innych, różnych ludzi. Wiesz to jest wiele rzeczy, których jest tutaj w centrum. Chociażby wywiady. Firmy. Tak teraz firmy, telewizja, jakieś, no, wszystko, co się dzieje, wszystko się dzieje w Warszawie. Ale nie wydaje ci się, że Wrocław jest mały, nawet jeśli chodzi o budynki? Jak ja tam przyjeżdżam, to jest pierwsza rzecz, którą zauważam, to też, że tak. te budynki są takie małe, po niemieckiej. Nie? Tak, to jest... E... To prawda, to samo. I, i, I to, co Ci powiedziałem, że Wrocław jest ciasny, Wrocław jest mały. On się już nie, nie rozwinie za dużo. Ja do tego się wyprowadziłem dokładnie z Wrocławia. No bo ja też na przykład mówię czasami ludziom, że jest skala od 1 do 10. Załóżmy, wy jakiej branży. We Wrocławiu rozwiniesz się do czwórki, do piątki i stoisz, już chuj, będziesz do końca życia stał. Jeżeli hmm. nie wiedziesz z Wrocławia, to, by, to się nie rozwiniesz dalej. I to nawet moi przyjaciele, którzy byli kelnerami w hotelach, za barem stali, sprzątali łóżka, wyjechali do Warszawy i się okazuje, że są prezesami, kurwa, na całą Europę w hotelach, bo tam dostali możliwości, nam dostali, dostali, dostali rozwój, pracę, centrum. Tu się wszystko dzieje. I, i, I dlatego ja też postanowiłem z moją żoną, że rzeczywiście wyprowadzimy się na stałe do Warszawy, żeby. Móc się rozwijać, móc, móc pracować, no i żeby nasze dzieci miały lepszą przyszłość. No zdecydowanie to tu jest tysiąc razy lepiej. Ja wybieram Warszawę. Jak podchodzisz do bycia w telewizji? Bo słuchałem ciebie gdzieś i mówiłeś, że jak poszedłeś do KSW, to zdarzały ci się wyjścia do telewizji. Czyli zapraszają cię jakieś telewizje śniadaniowe, czy coś takiego? Czy oni się raczej nie, nie... Na początku tak. Teraz troszeczkę jakby zmniejszyli, jak to się mówi, promowanie zawodników. Jest to troszeczkę w innym kierunku idzie. Wcześniej bardzo mocny nakład na, na, na to robili. Tym bardziej jak współpracowali z Polsatem, no to, to też było dużo. A teraz bardziej, bardziej wiesz, no teraz, teraz jest tak, że zapraszałem do różnych tam programów czy do takich śniadaniówek jako już były medalista olimpijski, zawodnik obecny KSW. Wiesz, zasięgi jakieś są na internecie. Chodzisz? Chodzę oczywiście, przyjmuję takie zaproszenia, no bo jakby dla mnie to jest wartość dodatnia, zawsze mogę gdzieś się pokazać, dotrzeć do, do szerszej publiczności, publiczności do, do innych ludzi, pokazać się wiesz, z dobrej strony. I z tej złej też. I złapać jakichś tam nowych fanów i, 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 i ludzi, którzy wiesz, zainteresują się taką osobą jak ja. Nie? Mhm. Czyli pozytywnie wspominasz po telewizji. Oczywiście, że tak, okay. Chciałem cię jeszcze zapytać o, ale ty już mi trochę powiedziałeś o tym, jak podchodzisz do mediów. Czyli ty. Bo chyba nie wszyscy zawodnicy MMA podchodzą spoko do wywiadów do. Czy... Wiesz, co, wiesz co, wydaje mi się też, że. Trochę o bycie, trochę. To też należy czy zawodnicy, bo nie każdy zawodnik, czy MMA, czy inny jakiś sportowiec ma o czym mówić. W jaki sposób wie, jak się wypowiedzieć, bo często przecież jest, często są sportowcy, którzy mówią tylko tak, albo nie, albo. Yy, to, I to też ich jakby wiesz. Yy, jedni zapraszają, jedni nie, a nawet jeżeli są tacy, którzy widzą potencjał albo nawet ciekawą osobę, Którzy, którą by chcieli zaprosić, no to, no to później wiesz, jakby krępują się do osoby, stresują się. No ale to mówię, to wydaje mi się, że to też wszystko, wszystko zależy od tego, ile razy tam gdzieś się było, czy ktoś lubi, nie lubi, czy mu zależy na tym. No wiesz, jakby mmm, trzeba wyciągać z takich rzeczy plusy i minusy, nie? Plus, I skupiać się plus, na plusach. Plusów, plusów jest więcej niż minusów. Pokazanie się w telewizji, niż. tym bardziej, że jest się teraz jakby sportowcem, a, a są takie czasy, jakie są i jednak e, e, bycie w telewizji na no, otwartym kanale, czy, czy nawet w jakimś tam zamkniętym e, programie, no to, w który, w który jest pokazywany w internecie, no to no mówię, no, przy dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne, żeby się pokazywać z jak najlepszej strony, pokazywać się dużo i żeby ten gdzieś tam, jak to się mówi, fame, rozpoznawalność się rozszerzała, nie? Albo najważniejsze, żeby nie spadała, bo to też niektórzy dochodzą do jakiegoś levelu, później no, stwierdzają. No, warto, tak, warto tak też jest. podtrzymywać i żeby nie spadała. Um, czy ty masz jakieś obligacje mediowe z KSW, czyli że na przykład macie walkę i musisz robić x wywiadów albo coś w tym stylu? Tak. Są, są, są jakby firmy, portale, które, które mają pewnie współpracę jeśli z federacją, i jest tak, że przed Galem i po Gali mamy obowiązek po prostu uczestniczyć w wywiadach i tych wywiadów udzielić. Okej. Okay. A jak przed walką to jest pewnie mega męczące, jak masz kamp i musisz jeszcze jeździć po mediach, dużo robicie jest. mediów? No, jest to męczące. Przez pierwsze, dwie, trzy walki mnie to bardzo męczyło, starałem się odmawiać, bo ja lubię być sam, ja lubię być skupiony na swojej pracy i, i po prostu wyjść do walki w danym dniu. Ale też uświadomiłem się, że to jednak po części też jest moja praca i. i za to zarabiasz w gruncie rzeczy. Za to zarabiam i, i wiesz, reklamuję w swoich sponsorów i to jest mój obowiązek. Także już do tego przywykłem i wiem, że trzeba to po prostu. Próbowałeś się prowadzić sam jako menadżer, czy od razu pracowałeś z jakimś menadżerem? Szukałem menedżera na samym początku. Kolega polecił mi kolegę, który nie był menedżerem. Ale był, ale był tyle na, na tyle ogarnięty i potrafi, potrafił e, dobrze negocjować, rozmawiać, że poniekąd stał się menedżerem i razem przez tam pierwsze dwa, trzy lata mocno pracowaliśmy. A teraz jest menedżerem i, i, i mocno on pracuje. Okej. Okay. O. Także też od razu nie wziąłem takiego po prostu, wiesz, menedżera menadżera, który już jest starym wyjadaczem i wyciska wszystko z zawodnika. Jestem ciekawy, jakie są zarobki w KSW, ale nie chcę ci o to zapytać wprost. No dawaj, pytaj pobocznie. No właśnie, zastanawiam się, jak to ugryźć. Um... Zapytaj się, na co starcza. To też mnie nie interesuje. Nie, nie no dobra, to strzelaj, czy kupię, zdać mi jaką, jakąś furę albo na motor. Ale jak, a może powiedz mi, jak jesteście rozliczani? Za każdą walkę dostajesz wypłatę? Tak. Okej. Okay. I... Czyli rocznie można by się zastanawiać, ale. A to jest zależne mocno od te, tego, jak bardzo jesteś rozpoznawalny? Od, też. Czego, od czego to zależy głównie? Też. Od tego, czy jesteś dobry, i czy jesteś rozpoznawalny? Tak. ok to załóżmy, że gdybyśmy powiedzieli, że zawodnicy w twojej randze rozpoznawalności, jako rangę rozpoznawalności weźmy ilość followersów na Instagramie. Czy to jest wystarczające uogólnienie, żebyś mu ktoś powiedzieć? No. To ile. <laughs> Pytasz się, ile mam, ile mam followersów na Instagramie? Nie, pytam się, jakie, jak, jakie są widełki zarobków za walkę. Przy, przy, nie, nie, nie twoje konkretnie, ale jak, czy w ogóle wiesz, ile zarabiają mi zawodnicy? Mm, nie wiem. Nie wiesz, okej. Okay, dobra. Nie ale wiesz co? Wydaje mi się, że federacja po pierwszej walce, po drugiej, może widzi, jakie są ruchy, jaka jest rozpoznawalność, jaka jest sprzedaż pay-per-view. Przy danej gali i konkretnych zawodnikach, i wtedy też oni są w stanie ocenić, ile ten zawodnik jest warty. Wiecie co chodzi? To tak jak, nie wiem, szczelam. Szczelam jest taki mamet, który nie wiem, ma pół miliona obserwujących, a na galę przychodzi, szczelam milion, bo przychodzą za Mamedem. Mhm. Czyli to, to nie jest, jest wyznacznie. Jest, jest, jest mocno wtedy jakby warty, dużo biletów sprzedali, dużo sprzedali pay per view. Robi dobre show, czyli zawodnicy chcą przychodzić na jego walki, i dzięki temu oglądają też innych zawodników, to wtedy no jest może negocjować dobre pieniądze, co nie? Mhm. Nie będę cię zadawał tego pytania, bo uważam, że jest chujowe, więc da, dam sobie spokój z tymi pieniędzmi, bo byłem ciekawy, czy to. Bo, bo, ale to, też Wiesz, to... Ja, też, ja też mam trochę inaczej, bo ja pomimo tego, że mam tam trochę rozpoznawalności na internecie, no to ja też jestem medalistą olimpijskim. To też jakby jest dużo, taka duża wartość dodatnia, nie? Mhm. Hmm. Dobra. Już skończyły się pytania. <grywy> Mogę jechać do domu? <grywy> Chciałbym się pożalić, że Damian jest mocno zmęczony i głowa mu spada. Nie, spoko, także, spoko, także, spoko, także, spoko. Już, jeszcze chwilę. Um, Także. Obiec zjadłem, także nie jest najgorzej, bo nie ja to nie wiem, tu leżał. No, ale nie, i tak myślę, że możemy kończyć. Nie, nie, wiem, nie potrafię wybrnąć z tego pytania bo chciałem się o to zapytać. Ale czyli. No fina... na wakacje, słuchaj, to może inaczej. Jestem w stanie co walkę zabrać na wakacje dobre rodzinę. No i to jest. To <słuch> jest to Dobra jest, odpowiedź. To jest, to jest nie, odpowiedź. nie Słuchajcie, nie, może inaczej. Wiadomo, że człowiek coś tam osiągnął, jest medal olimpijski, coś tam KSW, friki teraz też zarabiają raz więcej, raz mniej dla mnie. Bo na razie najważniejsze jest to, że stać mnie na to, żeby utrzymać moją, moją rodzinę, żeby dać dziecku co jeść, nie wiem, wynająć mieszkanie, urządzić, nie wiem, kupić rowerek i jakby nie patrzeć się, czy cukier kosztuje 10 złotych czy 8, tylko po prostu potrzebuję cukier do domu, tego kupuję. Tak? I to jest dla mnie jakby najważniejsze. Zgadzam nie się. Nie sram pieniędzmi, nie jestem bogaty. Biedny, może też nie jestem, jak każdy człowiek, mam kredyty, żyję w kredytach, w leasingach, ale, ale jakby dla federacji jestem dobrym zawodnikiem i federacja myślę, że też dba, dba o mnie odpowiednio. Ale myślę, że też to, co ważne powiedziałeś, to że najlepsi zawodnicy nie zarabiają najwięcej. Że to nie jest tylko zależne od tego, czy jesteś najlepszy, tylko jak, jak się sprzedajesz. Jak się, no Teraz jest niestety w internecie tak, że trzeba się dobrze sprzedać, trzeba się dobrze pokazać, trzeba być dobrze marketingowo ułożony. Właśnie dobrze wypowiedzieć się w radio. W telewizji to jest duża wartość dodatnia i wtedy też więcej jakby jesteś warty dla federacji. Dobra, myślę, że możemy w takim razie kończyć. Powiedz jeszcze ludziom, gdzie cię mogą znaleźć w internecie. Gdzie? Na Instagramie. Na, na TikToku jeszcze nie bardzo, bo tam generalnie taki gówna wrzucam. Nie, jeszcze, jeszcze nie dbam o TikToka, a wiem, że tam bardzo mocno to idzie, ale Damian Janikowski to jest chyba jedyne jakieś moje konto z ptaszkiem i możecie mnie tam znaleźć. Na YouTube jeszcze nie, jeszcze nie prowadzę YouTube'a, nie potrafię. Dobra, <laughs> mogę, mogę ci coś podpowiedzieć. Dobra, dzięki. Dziękuję bardzo. Na razie wszystkim. Cześć.